Dobrze, proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie na trzeciej debacie z cyklu Przystanki do Niepodległej. Rozmawialiśmy już o upadku Rzeczpospolitej, mówiliśmy także o kontekście międzynarodowym sprawy polskiej w XIX i XX wieku, a trzecie spotkanie poświęcimy problemowi kobiet, stosunku kobiet do niepodległości, roli kobiet w odzyskiwaniu niepodległości, stosunku między problemem emancypacji kobiet a niepodległością. I na dzisiejsze spotkanie postanowiłem zaprosić dwie panie, panią profesor Joannę Dufrat z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatkę Nagrody Historycznej Polityki za wydawnictwo źródłowe Jędrzej Moraczewski, dziennik wydarzeń 1939-1944, autorki również takich publikacji jak Kobiety w kręgu Lewicy Niepodległościowej i W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. A także zaprosiłem dzisiaj panią Izę Żygłód, doktorantkę Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktorkę na co dzień Kultury Liberalnej, która też współpracowała z Muzeum Historii Polski. Czy nadal współpracujesz? Już nie. Czyli współpracowała z Muzeum Historii Polski, także współpracowała z Narodowym Centrum Kultury i z ośrodkiem Karta. I też na co dzień zajmuje się historią kobiet, historią XIX, ale chyba szerzej dwudziestolecia międzywojennego. Będziemy rozmawiali o problemie kobiecym też w kontekście odzyskiwania przez Polskę niepodległości jako jeden z kolejnych przystanków do niepodległej. Temat dokładny dzisiejszego spotkania brzmi: kobieta jest, niepodległość jest kobietą. Problem kobiet, czy kwestia kobieca, a niepodległość. Tak brzmi dokładny temat dzisiejszego spotkania i od tego tematu chciałbym się dzisiaj odbić, dlatego że my mamy też takie plakietki. Niepodległa jest kobietą. I kiedy na jednym z ostatnich naszych, na targach turystycznych, kiedy byliśmy, jeden z gości targowych zarzucił nam, że ta plakietka jest mało patriotyczna, ale bardzo feministyczna. I tak szczerze mówiąc sprowokował mnie trochę też do sprecyzowania tego tematu, czyli do pewnego skonfrontowania kwestii kobiecej i niepodległości. Bo pytanie, czy faktycznie tego typu stawianie sprawy, że kwestia kobieca na problem niepodległości się przekładała, jest zasadne, czy może to są jednak dwie odrębne kwestie, że z jednej strony mamy tą kwestię kobiecą w XIX i XX wieku, w którą też Polki się wpisują i ona nie ma związku z pewnym problemem odzyskiwania niepodległości, czy może te dwie sprawy jakoś się z sobą przeplatają? Pani profesor. Ja zacznę może od tego tytułu, bo rzeczywiście ja się nie zgadzam, że od razu odpowiem, moim zdaniem, że jak tam pan powiedział, jaki jest ten tytuł? Niepodległość jest kobietą. Czy niepodległość jest kobietą? Nie, odwołując się do tego, do takiego głównego tematu dotyczącego aktywności kobiet w ruchu niepodległościowym, czy w ogóle roli, jaką one spełniają, powiedziała, że nie jest, znaczy Polska jest kobietą, zwłaszcza Polska zniewolona, Polska w kajdanach jest kobietą, Polska zagrożona jest kobietą, ale Polska niepodległa, Polska dostatnia i niezagrożona już kobietą nie jest. W tym sensie wydaje mi się, przyglądając się dyskursowi, jaki był w XIX i XX wieku, że Polska kobietą, Polska niepodległa kobietą nie była. Natomiast rzeczywiście stała się kobietą w XIX wieku, kiedy jej nie było, kiedy funkcjonuje Polonia jako ten punkt odniesienia dla mężczyzn biorących udział w ruchu patriotycznym. I oczywiście wiąże się to od samego początku z zaangażowaniem kobiet. Dość powiedzieć, że właściwie dopiero po upadku państwa polskiego pojawia się w ogóle w sferze publicznej sformułowanie kobiet jako obywatelek. Po raz pierwszy używa tego w sferze takiej publicznej w swoim wezwaniu do Polek Tadeusz Kościuszko w czasie powstania kościuszkowskiego, wzywając kobiety współobywatelki do pomocy w powstaniu. Potem rzeczywiście to pojęcie się poszerza w okresie powstania listopadowego, gdzie już ta prasa powstańcza przez przypadki odmienia kobiety obywatelki, wzywając je do pomocy powstańcom, co już jakby wskazuje, że
paradoksalnie upadek państwa polskiego dawał szansę kobietom na jakiś rodzaj emancypacji i zaangażowania, ale oczywiście emancypacji rozumianej właśnie jakby drogą do tej emancypacji była aktywność w ruchu narodowym czy w ruchu niepodległościowym. Tak bym to powiedziała. Co, jak się odniesiesz do tego problemu? Znaczy ja się tutaj absolutnie zgadzam, że właśnie Polska niepodległa nie jest kobietą, pomimo tego, że na przykład w czasie wojny polsko-bolszewickiej na wszystkich plakatach ona jest pokazywana jako ta kobieta, która musi się bronić, czy której żołnierze polscy muszą bronić przed zalewem bolszewickim barbarzyńców ze wschodu, tak? Natomiast może warto by było dodać, że jednak same kobiety definiowały swój ruch w kontekście walki niepodległościowej i dla nich ten ruch emancypacyjny wiązał się bardzo silnie z walką o niepodległość. Zresztą próby jakiegoś odseparowania tych kwestii też wydaje się, że nie najlepiej były przyjmowane przez opinię publiczną. Te postulaty feministyczne jako takie nie do końca znajdowały oddźwięk w społeczeństwie i zrozumienie. I same działaczki, emancypantki argumentowały, że ich działalność, ich ubieganie się o pełne prawa obywatelskie jest związane bardzo mocno z właśnie ruchem niepodległościowym, dlatego że one są gotowe ponosić odpowiedzialność i ponosić też te wszystkie obowiązki związane z polską państwowością, z jej odrodzeniem, tak jak mężczyźni. Więc pomimo tego, że w okresie niepodległości zostały odsunięte jakoś od aktywności politycznej, to same siebie jeszcze przed 18 rokiem mocno w tym kontekście sytuowały i one raczej widziały tę swoją równość nie w kategoriach liberalnej równości wynikającej z praw jednostki i równości wobec prawa, tylko właśnie równości pod względem obowiązków, odpowiedzialności obywatelskiej. Więc najpierw są obowiązki, dopiero później są nasze prawa. I żebyśmy mogły te obowiązki wobec ojczyzny pełnić, to musimy uzyskać pełnię praw także politycznych. Mogę? Tak? Czy muszę to uzupełnić? Jeżeli się przyglądamy całemu XIX wiekowi, to ja tu dostrzegam pewien proces ewolucji, ponieważ przez większość XIX wieku rzeczywiście, kiedy pojawia się pojęcie obywatelstwa, ono jest szczególne. W ogóle pojęcie obywatelstwa ma płeć w okresie międzywojennym, inaczej się mówi o obywatelstwie kobiet, inaczej obywatelstwie mężczyzn. Obywatelstwo kobiet, kiedy zaczyna się już w kontekście niepodległości używać tego sformułowania, środowiska kobiece je definiują jako po prostu poszerzenie tych aktywności, które one do tej pory spełniały w sferze prywatnej, w domu, na sferę publiczną, prawda? Ponieważ to jest okres po I wojnie światowej, kiedy wiadomo, że jest bardzo dużo inwalidów, więc skorzystanie z tej oferty kobiet choćby, tak? I ich takich tradycyjnych ról, doświadczeń opiekuńczych w tej sferze publicznej jest ofertą trudną do odrzucenia. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast kiedy pojawia się w ogóle w czasie XIX wieku i rzeczywiście kobiety są aktywne w ruchu narodowym, to jest to aktywność specyficzna w sferze publicznej. Ona jest specyficznie przedstawiana, ponieważ my mamy oczywiście, mamy ten model Matki Polki, tradycyjnego, patriotycznego zaangażowania kobiet, takiego idealnego zaangażowania kobiet. Ten model Matki Polki, w momencie, kiedy się pojawia mniej więcej na początku XIX wieku, jest takim modelem, który właściwie niewiele od kobiet wymaga, bo właściwie nie wiadomo, tam nie wchodzą jakby nowe obowiązki wobec kobiet, tylko raczej dochodzi do upolitycznienia tych tradycyjnych ról kobiet. Jeżeli kobiety do tej pory rodziły dzieci, teraz mają rodzić przyszłych powstańców. Jeżeli do tej pory ich wychowywały, teraz mają wychowywać z tym naciskiem na tożsamość narodową. I oczywiście ta rola się poszerzała, bo pod koniec XIX wieku właśnie kobiety są bardzo aktywne w sferze oświatowej, oświaty narodowej. I to też właściwie mieści się w tym
takim pryzmacie aktywności wychowawczej tradycyjnych kobiet. Ale jednocześnie przez cały XIX wiek w tym dyskursie narodowym bardzo silnie mówi się o tym, że jaką rolę spełniają kobiety. Spełniają rolę uzupełniającą, pomocniczą wobec aktywności męskiej. To jest bardzo tradycyjny sposób aktywności, to znaczy ten sposób zaangażowania kobiet w sferze narodowej nie narusza ról społecznych. Mężczyźni walczą, kobiety pomagają, kobiety ich wspierają. I dopiero rzeczywiście, tu się z Panią zgadzam, kiedy pojawia się ruch feministyczny na ziemiach polskich, czyli przełom XIX i XX wieku, kiedy zaczyna się, pojawia się na początku postulat praw politycznych, no bo na przykład w Królestwie Polskim trudno mówić o domaganiu się praw obywatelskich w momencie, kiedy Polska nie była niepodległa, to i Polki coraz częściej, choćby ze względu na negatywną opinię publiczną, która w tym nurcie samomówienie o problemach kobiet, tylko i wyłącznie kobiet, było przez tą opinię publiczną traktowane jako przejaw egoizmu kobiecego, rozbijanie jedności narodowej, która jest potrzebna do walki. Tak, myślenie w kategorii narodu, a nie w myślenie w kategorii płci. I kiedy kobiety się orientują, że właściwie w tamtej sytuacji politycznej nie mają wiele szans na zdobycie równouprawnienia czy w ogóle praw obywatelskich, około 1908 roku w tym dyskursie emancypacyjnym pojawia się taki postulat wywalczenia praw politycznych po uzyskaniu niepodległości. To się na początku to brzmi prawa polityczne kobiet w wolnym państwie polskim, a później w 1917, w naszym ostatnim końcówce I wojny światowej, kiedy wiadomo, że jakaś forma państwowości zostaje, to jest takie hasło uobywatelnienia kobiet w polskim, w państwie polskim. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ rzeczywiście jest tak, że one walcząc o to równouprawnienie, to się zgadzam z Panią, bardzo silnie, to jest właśnie jeden argument, jakim one dysponują, skoro się nie odwołują do tych liberalnych koncepcji równości płci, odwołują się i powołują się na tą samą swoją aktywność w ruchu narodowym. Ale jednocześnie, i to się zaczyna jeszcze przed wojną, mają pełną świadomość tego, żeby móc się, żeby zmienić w ogóle sposób postrzegania mężczyzn i kobiet, tak, w tym przez polskie społeczeństwo, muszą nie tylko odwoływać się do tego, do tej aktywności narodowej i roli w ruchu niepodległościowym, ale także trochę przedefiniować tą rolę. To znaczy, one już nie mogły być pomocnicami mężczyzn w ruchu niepodległościowym. One chciały się stać partnerkami w tym ruchu. I stąd rzeczywiście Maria Dąbrowska jest tutaj, bo ona bardzo dużo tekstów w tym czasie na ten temat popełniła, właśnie pisała o tym, że to wymaga refleksji, trzeba się zastanowić, jak zrobić, jak się wydostać w ramach tego ruchu niepodległościowego, co zrobić, żeby być postrzeganym jako partnerki mężczyzn. Już abstrahując od tego, bo to się moim zdaniem udało w czasie I wojny światowej i ten sam problem jest ciekawy, jeżeli popatrzymy, jak wygląda dyskurs, kampania kobiet na rzecz przyznania im praw obywatelskich po uzyskaniu niepodległości. Ona się dzieje w prasie tak zwanej postępowej, konserwatywnej i tam, proszę mi wierzyć, nie ma już takiego myślenia o tym, że my pomagałyśmy. Tam się pojawia takie poczucie, zwłaszcza prawicowe, że to, co robiły kobiety w czasie wojny, to, co robiły przed wojną, to znaczy one, to ta ich aktywność była co prawda aktywnością innego rodzaju niż aktywność męska, ale ona jest równie ważna. Pojawia się nawet takie sformułowanie w jednym z tekstów publicystycznych pana Łamach, to się nazywało Kobieta Polska albo Polka Katoliczka, gazeta z Krakowa, która pisała, publicystka pisała, że wychowanie dziecka, choćby tylko, tak, w czasie I wojny światowej jest równie trudne i wymagające, jak walka na froncie. I to jest, to znaczy, w tym sensie mamy jakby dodatkowy ten element, że ten rodzaj, tak, żeby móc się domagać, nie wystarczyło tylko się powoływać na aktywność kobiet i ich rolę w ruchu narodowym, ale trzeba jeszcze było pokazać, że ona nie była uzupełniająca, ona była
równoprawnym jakby takim, innym sposobem walki o niepodległość i dopiero mężczyźni walczyli na froncie, kobiety na froncie domowych, suma summarum mogła z tego być Polska niepodległość i to się udało i podobnie jakbyśmy popatrzyli się w okresie międzywojennym, jak się przedstawia tą aktywność kobiet na łamach prasy kobiecej, to odwołuje się rzeczywiście do tej aktywności takiej, już bym powiedziała, samodzielnej kobiet, tak? Mówi się, no można powiedzieć niekonwencjonalnej, nietradycyjnej. Mniej się akcentuje na przykład aktywność kobiet w ruchu narodowym, w sensie oświatowym, tak? Mówi się o kobietach, które walczyły na froncie, mówi się o kurierkach, o lekarkach, o konspiratorkach, czyli właściwie pokazuje się już tą aktywność pierwszej wojny światowej kobiet, które właściwie wchodziły w role męskie, tak? Ale bym też powiedziała, które były no, takimi samodzielnymi działaczkami, czego w XIX wieku jeszcze nie było. Właśnie chciałbym nawiązać do tych ról męskich, dlatego że bardzo często, kiedy mówimy, zadajemy sobie taki temat, rola kobiet w odzyskiwaniu niepodległości, to jakby siłą rzeczy nawet ci, którzy chcieliby, żebyśmy takie referaty wygłosili, czy wygłosili wykład na ten temat, najczęściej kładą nacisk, żebyśmy opowiadali o tych kobietach, które w takie role męskie wchodziły, czyli walczyły w powstaniu styczniowym, walczyły w czasie I wojny światowej. Generalnie były kobietami, które przebierały się za mężczyzn. Takie jest oczekiwanie. I właśnie czy ten militaryzm w patrzeniu na rolę kobiet to jest rzecz, którą gdzieś powinniśmy w dyskusji też o roli kobiet w uzyskiwaniu niepodległości przełamać? Czy on jest równoprawnym jakimś elementem dyskutowania o roli kobiet i tak naprawdę nie ma nic w tym złego, że również ta część jest omawiana, o tej części też rozmawiamy? Panie profesor, może. Nie ma nic złego, ponieważ rzeczywiście kobiety walczyły w takich rolach, tak? To znaczy w momencie, kiedy, no bo to trzeba pamiętać, prawda? Znaczy w okresie powstania listopadowego, no mamy tak, w powstaniu już kościuszkowskim, ale to są pojedyncze przypadki. Natomiast rzeczywiście szerzej te kobiety zafunkcjonowały w tych męskich rolach w okresie I wojny światowej. Mamy słynny oddział wywiadowczy żeński, tak, powołany przez Piłsudskiego, wyselekcjonowany, z który połowa kurierek i wywiadowczyń otrzymała później popełnienie wirtuti militari. Mamy kobiety, o których pan wspomniał, to są najciekawsze, rzeczywiście przebierające się za mężczyzn, walczące z bronią w ręku, właściwie na równi, w tym sensie anonimowe, bo większość z nich była rzeczywiście, udało im się pozostać anonimowych. Mamy słynną ochotniczą Legię Kobiet, formację wojskową kobiecą, pierwszą na ziemiach polskich regularną formację wojskową. No i to rzeczywiście jest aktywność, której no, nie mam pojęcia, żebyśmy nie mówili. Znaczy w momencie, kiedy się w ogóle pojawia ten problem, tak, jak kobiety mają się angażować w pierwszej wojnie światowej, czy one mają iść do wojska, to co duża część kobiet chciała iść do wojska, ja wiem dlaczego one chciały iść do wojska. Jeżeli prześledzimy biografię mężczyzn z tego okresu, biografię kobiet z tego okresu, to są te same biografie. To są te same książki, te same właściwie wzorce i opowieści, te same tradycje, te same wykształcenie. One właściwie ciągle mają dla młodych kobiet przed pierwszą wojną światową, one się oczywiście potem zderzają z rzeczywistością, prawda? Ale jak mają 20 lat, to im się wydaje, że one mogą właściwie iść taką samą drogą, się angażować, jak robią to mężczyźni. To jest środowisko studenckie, prawda? Oddziały strzeleckie, Piłsudczykowski i nie tylko, to jest środowisko studenckie. To są, mamy elitę właściwie taką podstępową, socjalizującą, prawda? Więc rzeczywiście wydaje się, że tam te relacje są bardziej równościowe, stąd też i kobietom się wydaje, że właściwie to tak jakoś łatwo pójdzie. Prawda? Później się okazuje, że to łatwo nie jest, że one są kobietami w wojsku i zawsze są jakąś taką obcym ciałem na tej bardzo męskiej formie aktywności, jaką jest walka o niepodległość. Też widać wyraźnie, że w okresie I wojny światowej trochę się nam to zmienia, dlatego że większość kobiet, które pozostawiły nam wspomnienia z tego okresu, widać, jak bardzo się zmagają trochę z tą swoją rolą kobiet, które zabijają. No bo jeżeli się wchodzi w rolę męską, w rolę żołnierską, no to tam jest wpisane zabijanie. Ale na przykład, jak popatrzymy sobie na ochotniczą legię kobiet, to tam już te problemy jakby mijają.
to jest inne trochę pokolenie kobiet. To jest pokolenie kobiet, które się wychowało, te od lata dojrzewania ma na okres, przypadają na okres I wojny światowej. Ja zawsze mówię, że one się trochę nie załapały jeszcze, tak? To znaczy też chciały walczyć o niepodległość, były są młode i ochotnicza legia kobiet daje im taką możliwość. I tam już nie mamy takich problemów, dylematów, czy kobieta może zabijać na przykład. To jest trochę inne jakby kategoria. Ale chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy pojawia się to zjawisko, kiedy pojawia się ten problem, widać wyraźnie, że młode dziewczyny szybciej idą do wojska i chcą się angażować w taki sam sposób jak mężczyźni. Natomiast starsze pokolenie kobiet no, widzi swoją aktywność no, na innym polu, tak? Na polu humanitarnym, na polu pomocniczym, przede wszystkim w kształtowaniu świadomości niepodległościowej czy tożsamości. Wskazując na te wszystkie rzeczy, które dla młodych kobiet nie muszą być oczywiste, tak? To znaczy na wszystkie związane zagrożenia z obecnością kobiet w wojsku, tak? Na froncie, no przede wszystkim przemocą różnego typu, prawda? Że to jest rzecz, której kobiety oczywiście mogą wykonywać, tak? Mogą być aktywne, ale równie dobrze można by było powiedzieć, że akurat nie są potrzebne, bym powiedziała, na froncie. One mogą robić rzeczy, których mężczyźni nie będą robili, czyli całą tą te zaplecze budować i tam mogą się zrealizować i mogą rzeczywiście odegrać bardzo istotną rolę i nie ma takich powodów, żeby wchodziły w te męskie buty. Więc taką dyskusję na ten temat, to one rzeczywiście występuje w 1914 roku. Ale z kolei, i tutaj wracam do tego pytania, to znaczy jak się potem o tym opowiada, to łatwiej pokazywać aktywność kobiet, nie poprzez nudne opowiadanie o tym, że stworzyły kolejną organizację oświatową na przykład, tak? Albo nie wiem, wysłały 3057 książek na front, albo nie wiem, co tam o nuce wysyłały na front, bo to właściwie nie działa na wyobraźnię, tylko łatwiej było pokazywać i wówczas też, prawda, odwołać się do takiego modelu tych właśnie ról nietypowych, tak? Tych męskich ról kobiet, pokazywać kobiety z bronią, pokazywać kobiety na barykadach, czy pokazywać kobiety w mundurze generalnym. Ja bym tutaj, oczywiście te role transgresyjne takie, które wychodzą poza ten porządek płci są ciekawe też po prostu do opowiedzenia, ale myślę, że to pytanie też dotyka takiego problemu, jak w ogóle myślimy o historii. I to jest coś, co wiele badaczek w tym nurcie krytyki feministycznej podkreśla, że właśnie pisząc, historia jednak przez lata była pisana przez mężczyzn i to ta historia polityczna, wojskowa, historia dyplomacji była uważana za tę właściwą historię, za tę główną historię, której należy się pierwsze miejsce i która dotyczy tych wielkich spraw świata, którą oczywiście w większości zajmowali się mężczyźni. Więc też pisząc historię kobiet i wydobywając z cienia te ich funkcje, które mogą się na pierwszy rzut oka wydawać mniej istotne, pomocnicze, czy właśnie mocno związane z naturą kobiecą, jeśli chcemy tak esencjalistycznie do tego podchodzić, to właśnie też trochę inaczej organizujemy sobie myślenie o historii. Ten nurt historii społecznej właśnie każe nam myśleć o tym, że nie tylko wielka polityka jest ważna, ale ważne są procesy, które się dokonują. Ważne są przemiany, które zachodzą w społeczeństwach. Ważna jest kultura i mentalność. I że może równie istotne, co pisanie historii z punktu widzenia wielkich bitew i przesuwania, jak to mówił mój kolega, przesuwania pudełeczek na mapie z ruchami wojsk, może równie ważne jest napisanie historii z punktu widzenia pojawienia się pralki albo maszyny do szycia, czyli tego, co w jakiś sposób zmieniało życie codzienne i dotykało całe masy ludzi. Więc ta historia kobieca ma ten aspekt emancypacyjny nie tylko ze względu na to, że dotyczy emancypacji kobiet, ale też dlatego, że niesie ze sobą spojrzenie na
na zupełnie inne grupy, które do tej pory były wykluczone także z historii i które bardzo często wykluczane są nadal dzisiaj. Więc myślę, że to pytanie o to, czy mamy opowiadać głównie o tych kobietach, które wcielały się w męskie role, czy mamy opowiadać o kobietach, które pełniły służbę albo po prostu pracowały w kuchniach polowych, jest troszkę też pytaniem o to, jak chcemy mówić o historii i jak chcemy też wyobrażać sobie różne role społeczne. Ja tylko mogę powiedzieć, że rzeczywiście tym zdaniem zgadzam, ale chcę powiedzieć, że mi się wydaje, że na przykład w czasie wojny, kiedy ja już nie wiem, czy nie uprzedzam pytania, znaczy ta rola kobiet właśnie na zapleczu w kształtowaniu tożsamości narodowej była ogromna. Znaczy zawsze jest takie wielkie pytanie, dlaczego nie wybuchła postrewolucja, prawda? Jeszcze się nie obawiano w 16 roku, w 17. Widać wyraźnie, jak naprawdę masy kobiet są kierowane na wieś, żeby tłumaczyć po chłopom, co im przyniesie niepodległość. I naprawdę widać takie wzmożenie. Więc i to jest, i ona rzeczywiście była ogromna, ale też mam wrażenie, jak się na przykład czyta materiały, dokumenty z pierwszej wojny i później, że mężczyźni w ogóle bardzo doceniali tę rolę. Oni o niej nie mówili, ale właściwie trudno mi się było obejść bez tej pomocy kobiet, tak? Znaczy ostatnio przygotowując się do czegoś innego, przeglądałam raporty oficerów werbunkowych Legionów od 15 roku. Oni się rozchodzili po Królestwie Polskim, tak, próbując zmieniać nastroje, które były antylegionowe w Królestwie Polskim na stawie. I to, co mnie uderzyło, to, że faktycznie w tych raportach oficerowie werbunkowi często opowiadali o tym, jak wygląda atmosfera w danym miejscu. Właśnie często to były małe jakieś miejscowości prowincjonalne, jakie grupy narodowościowe są, można pozyskać, jakie są pozyskane, no w jakim to jest, będzie trudne, tak? Czyli jakie, no jakieś ośrodki, nazwijmy to, myśli niepodległościowej na tej prowincji są porozsiewane. I w połowie, albo nawet więcej, oficerowie werbunkowi na przykład zwracają uwagę na takie skupiska akurat Ligi Kobiet, działaczy Ligi Kobiet, jako właśnie taki punkt wyjścia do tego, żeby móc w ogóle prowadzić aktywność werbunkową, żeby w ogóle móc wprowadzić, jakby mieli poczucie, że oni nie działają na jakimś bardzo nieprzyjaznym terenie, tylko mają taki punkt wyjścia dla swojej pracy, takie wsparcie w postaci tych kobiet. I wydaje mi się, że jak rzeczywiście to czyta, znaczy my dzisiaj to dopiero zaczynamy doceniać historię społeczną pierwszej wojny światowej, jak to chcę powiedzieć, że rzeczywiście widzę, że te badania nad pierwszą wojną światową, właśnie nie nad kwestiami wojskowymi, tylko nad zapleczem, nad różnymi aspektami w ogóle, bo one są uniwersalne, tak? Doświadczeń ludzi w czasie wojny, aktywności, to jest, moim zdaniem, polskiej historiografii, to jest maksimum ostatnie 10 lat, wrażenie takie, prawda? Więc my trochę tak dopiero uzupełniamy te badania, które właściwie trochę na Zachodzie już były dawno temu, to znaczy spojrzenie takiej historii codziennej wydaje się nudne, a przecież fantastyczne, przecież trudno badane, bo trzeba przerzucić setki dokumentów i z tych małych takich rzeczy wynizać tak, obraz codzienności, która się okazuje potem czarnie taką nudną codzienność. Ale wydaje mi się, że właśnie być może stąd te nasze badania dotyczące tej aktywności, bo jeżeli rzeczywiście robimy na przykład w okresie ruchu niepodległościowego i takiego nieoczywistego, tak, czyli pytania o tą zmianę świadomości narodowej, tak, czy tożsamości tej prowincji między 14 a 17 czy 18 rokiem, to bez kobiet się nie da tego zrobić, to po prostu nie da się tego zrobić. I, no i teraz okazuje się też, że mamy mnóstwo świadectw, jak chcę powiedzieć, tak? Tylko trzeba rzeczywiście dostrzegać, trzeba widzieć i zadać pytanie, bo może się nawet okazać, że przewalało się przez lata i potem okazuje się, że w ogóle nic nie było kobiety. Kiedy tak pisałam swoją książkę o kobietach w kręgu lewicy niepodległościowej, czy aktywności kobiet związanych właśnie z ruchem niepodległościowym w czasie pierwszej wojny światowej, to najczęściej takim komentarzem swoich kolegów, jaki słyszałam, to był taki komentarz,
nie wiedzieliśmy, że w ogóle tyle jest na ten temat, tak? I że w ogóle można książkę na ten temat napisać, ponieważ jak się nie szuka pewnych rzeczy, to po prostu jakoś przelatywało do tej pory przez palce. A teraz się to zaczyna zmieniać, wydaje mi się. I to nie chodzi tylko o historię kobiet, ale w ogóle generalnie o historię społeczną, gdzie historia kobiet jest po prostu integralną częścią i w tym sensie rzeczywiście tu zaczyna się, bo ja się z Panią zgadzam, że to dużo do roboty jest, ale jeszcze rzeczywiście jest jakiś, moim zdaniem, postęp, jak go obserwuję. Dobrze, to teraz przejdę do takiego pytania, bo dochodzenie Polski do niepodległości rozpoczyna się od takiego prostego spojrzenia odbudowania dawnej Rzeczpospolitej, ale ta chęć odbudowy dawnej Rzeczpospolitej pokazuje coraz to szersze problemy. Problemy społeczne związane z brakiem tożsamości narodowej wśród chłopów, później problemy związane z odrodzeniem narodowym litewskim i ukraińskim. I ta paleta problemów z odbudową Rzeczpospolitej staje się coraz większa. Teraz moje pytanie będzie dotyczyć tego, jaką paletę problemów z kolei pokazuje zaangażowanie kobiet w odzyskiwanie niepodległości, czy w ogóle problem kobiecy. Co on pokazuje, jaki element problemu z odbudową państwa polskiego wnosi właśnie ten element kobiecy. Może zaczniemy od Izy. To jest oczywiście... My często patrzymy na tą... Jest taki nurt patrzenia na tą historię kobiet i emancypantek, mocno związany z tym, co się działo po powstaniu styczniowym, z takim nurtem właśnie tego też ucisku politycznego po powstaniu styczniowym, ale oczywiście na ten proces emancypacyjny składało się bardzo wiele elementów i po prostu emancypacja kobiet była też fragmentem szerszej modernizacji społecznej, więc w momencie, kiedy te prawa obywatelskie, prawa polityczne były poszerzane na coraz to szersze grupy społeczne, obejmowały robotników, tak było na zachodzie Europy, no to też pojawiała się oczywiście ta kwestia kobieca. Więc samo zajmowanie się problemem kobiet i ich aktywności politycznej dotyka też bezpośrednio właśnie położenia sytuacji innych grup wykluczonych, czy to chłopów, czy robotników w tamtym okresie. W ogóle ja mam też wrażenie, że my troszkę zapominamy, że ten polski ruch kobiecy był jednak bardzo elitarny. To tak jak tutaj mówiła pani profesor, w większości to były studentki. Na przykład posłanki, które zasiadły później w parlamencie, one przecież były nieprzeciętnie wykształcone w porównaniu z całą masą posłów mężczyzn, którzy zasiadli w parlamentach, bo to były kobiety, które skończyły wyższe studia, były doktorkami, tak jak Zofia Golińska-Daszyńska, przynajmniej miały maturę. Zapominamy trochę o tym, że to był jednak bardzo elitarny ruch kobiet wykształconych, a przecież mamy też tą całą masę chłopek i robotnic, które znajdowały się trochę w innej sytuacji. Więc na pewno to jest ta sfera włączania różnych grup ludności w ten obręb obywatelstwa, ale także kwestia kobieca i podnosiły to same emancypantki, mocno się wiązała z kwestiami obyczajowymi, tak zwanymi podwójnymi standardami obowiązującymi w życiu społecznym, co pojawiało się na łamach pism kobiecych, ale także pojawiało się na łamach innych czasopism, na przykład Krakowska Krytyka na początku XX wieku przeprowadziła taką całą dyskusję i kampanię wokół właśnie podwójnych standardów panujących w małżeństwie. No bo ta kwestia kobieca zawsze jest mocno związana z podziałem na publiczne i prywatne. Tak, dlatego feministki mówią, że to, co jest prywatne, jest publiczne, dlatego że pozycja kobiety w rodzinie definiuje także jej pozycję w społeczeństwie. Więc kobiety, domagając się zmiany swojej sytuacji, domagały się także pewnej równości w małżeństwie. Ona się miała
odnosić głównie do tego, że wobec kobiet były stawiane bardzo wysokie wymagania etyczne i moralne. Kobiety miały się dobrze prowadzić, natomiast mężczyźni mogli żyć według podwójnych standardów, mieć legalną, moralną, etyczną żonę, a do tego korzystać z usług prostytutek, które często w społeczeństwie były postrzegane jako te gorsze kobiety. Więc one same, widząc ten problem, postulowały zmierzenie się z tymi podwójnymi standardami. W tej fazie początkowej niosły ze sobą problemy, niosły taki postulat w ogóle uetycznienia całego małżeństwa. To znaczy, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają sprostać tym najwyższym wymaganiom etycznym, mają prowadzić się moralnie, zachowywać czystość przed ślubem i w ten sposób mają zapewnić też pewną równość w małżeństwie. To był ważny, bardzo ważny element tej debaty, który zresztą później też doprowadził do pewnego konfliktu pokoleniowego, bo kiedy Zofia Naukowska wystąpiła na Zjeździe Kobiet w 1908 roku, mówiąc chcemy całego życia, to mówiła właśnie o tym, że kobiety nie mają tutaj wprowadzać jakichś etycznych norm w małżeństwie, tylko tak samo jak mężczyźni mają prawo do rozkoszy seksualnej, do prowadzenia życia wolnego, tak jak im się podoba. Więc to był też taki element, który wydaje się może nieco poboczny przy tych wszystkich postulatach politycznych, ale on jednak też bardzo mocno łączył się z zagadnieniem tej pozycji kobiet w społeczeństwie i zmiana tych relacji w rodzinie, zmiana tych relacji oddolnych mogła od razu przełożyć się na zmianę relacji społecznych. Więc to na pewno jest taki ważny obszar, o którym może nie myślimy na pierwszy rzut oka. A z kolei ta rzecz też nas prowadzi do ówczesnych związków kobiet, emancypantek z ruchem higienistycznym, z takimi ruchami, które miały właśnie zapewnić zdrowie społeczeństwa, dlatego że one też często postulowały, że to niemoralne prowadzenie się mężczyzn, czy te podwójne standardy obowiązujące w małżeństwie prowadzą po pierwsze do degeneracji narodu, dlatego że szerzą się choroby weneryczne, które przed I wojną światową były przecież plagą społeczną i choroby te prowadzą do narodzin coraz słabszych, tak, pokoleń. Więc tutaj już się ocieramy o te zagadnienia rasy, eugeniki, które też przecież już w okresie międzywojennym ściśle się wiązały z budową nowoczesnego państwa narodowego. Bo wówczas przecież wszystkie państwa, nie tylko ruchy totalitarne, miały na uwadze zdrowie społeczeństwa, budowanie silnego społeczeństwa, który będzie w stanie oddać na potrzeby państwa silnych, zdrowych rekrutów. Ja bym powiedziała tak. Rzeczywiście zgadzam się z panią, jakbyśmy sobie popatrzyli, co się zmienia na przykład w XIX wieku, w momencie pojawienia się jakby kobiet w debatach, głosów kobiet w debatach, w debacie publicznej, to na przykład spojrzenie na prostytucję. Przez większość XIX wieku, kto jest winny prostytucji, wszyscy powiedzieli prostytutka. Były to teorie, które mówiły o tym, że kobiety już się rodzą jako prostytutki, w związku z czym właściwie, jeżeli prostytucja jest problemem społecznym, a była, to winne są prostytutki. Kiedy pojawia się ruch kobiecy, zaczyna się trochę inaczej o tym mówić. Zwraca się uwagę na sytuację kobiet, na to co, to znaczy jakby zwraca się uwagę na czynniki społeczne, tak? Na to, co zmusza kobiety do prostytucji i trochę się przedefiniuje. One jako te sprawczynie jakby rozchodzenia się tej prostytucji stają się ofiarami społecznej. Prostytucja jest właściwie pokazanie właściwie, jak nisko te kobiety musiały, tak, w jakiej trudnej znalazły się sytuacji. To dopiero w debacie publicznej, w ogóle mówienie o prostytucji, można by było powiedzieć, w
właściwie nie znajdą Państwo debaty dotyczącej publicznie, bo to są rzeczy, których w ogóle się nie mówiło, to tabu było bardzo silne, ale żeby móc pisać teksty w prasie, na przykład na ziemiach polskich, do tego się będę odnosić, to to jest końcówka XIX wieku. Jak popatrzymy się na te publicystki, które piszą, to one są wszystkie związane z ruchem feministycznym, bowiem mówią o prostytutce, prawda? I to już jest jakby nowy język w debacie publicznej. Zwracanie w ogóle na to uwagi. Jest taka teoria, ja nie wiem, co jeszcze z nią zrobię, ale mi się podoba, że to, o czym Pani mówiła, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, czyli nazwijmy to do pierwszej wojny światowej, kiedy pojawiają się ruchy kobiece, które poza oczywiście wszystkimi postulatami emancypacyjnymi związanymi z równością edukacji, dostępem do edukacji, do pracy, ale przede wszystkim do wykształcenia i innym sposobem wychowania kobiet. To jest bardzo ciekawe, że często te pierwsze emancypantki miały pretensje do dziewcząt, że są puste, głupie, niewyedukowane, skoncentrowane tylko na szukaniu męża i strojeniu się, a przecież gdyby one chciały co innego, to nikt by im na to nie pozwolił. One nie były przyczyną, tylko produktem tych, tak, kultury i wychowania, jaka była. Ale rzeczywiście te pierwsze bardzo często teksty nie dotyczą wychowania, tylko najpierw, że jest problem, bo są cała gama głupich dziewczyn. I dopiero później sobie zdano sprawę z tego, że one takie są, trzeba zmienić sposób w ogóle wychowania, tak? Znaczy emancypacja jako też samodzielność myślenia. Natomiast jak pojawia się rzeczywiście ruch feministyczny już, to on właściwie, mogłam powiedzieć, że zaczyna z górnego C. On zaczyna o tych kwestiach, które nam się wydają dzisiaj no, prawie standardowe, tak, o dotyczące seksualności, w ogóle o prostytucji już mówiłyśmy, dotyczące właśnie równości seksualnej, w ogóle prawo, w ogóle kobieta, która w sferze publicznej mówi o tym, że chce mieć takie same prawo, nawet nie potępia, prawda, że mężczyźni, tylko ona mówi, w tym całego życia chce mieć taką etykę seksualną, jaką mają mężczyźni, już było skandalizujące. Przyznałam niedawno taką myśl o tym, że być może w tym, to, że one były takie skoncentrowane na tych obyczajowych kwestiach, czyli takich skandalizujących trochę i często rzeczywiście mówiły to językiem skandalizującym, że było rodzajem taktyki. To znaczy, że rzeczywiście w momencie, kiedy pojawia się ruch feministyczny, po dwóch latach już wszyscy na ziemiach polskich wiedzą, że to są feministki. Mogą ich nienawidzić, mogą nimi gardzić, mogą na nie wyrzekać, ale feministy to było słowo, które zrobiło najszybszą chyba karierę. Gdyby one opowiadały rzeczy nieskandalizujące, to pewnie nikt by się nie oburzał, nikt by o tym nie dyskutował i by właściwie jeszcze 20 lat feministkom zabrało, żeby w ogóle wprowadzić język feminizmu, postulaty feministyczne, zwrócić w ogóle uwagę dodaję. Ja się tu chyba z tym zgadzam, ale jeszcze tego nie przybadałam. Natomiast po pierwszej wojnie światowej obecność kobiet w ogóle w życiu publicznym to jest w ogóle wejście z całej sfery postulatów z dziedziny społecznej. I znowu, ja nie wiem i chyba nikt tego nie wie, kiedyś słyszałam pytanie, które mi do dzisiaj nurtuje, czy to skoncentrowanie się kobiet na tej sferze społecznej, na postulatach społecznych wynikało z tego, że kobiety po prostu mają taką płeć kulturową, tak, że się tylko społecznymi rzeczami, a polityka zagraniczna ich interesuje, czy dlatego, że te posłanki wiedziały, że jak one tego nie będą robić, to nikt tego nie zrobi. I to jest jakby jedna rzecz. Pani tutaj wspominała o tym, że ruch feministyczny był elitarny i to jest następny problem, z którym sobie nie poradziły ruchy kobiece, to znaczy jak sprawić, żeby one, ten ruch nie był elitarny, jak te swoje postulaty dotrzeć z nimi do mas kobiet, które nie były wykształcone, miały różne doświadczenia, prawda, żyły w takim strasznie tradycyjnym społeczeństwie. I to jest druga kwestia. Ona jest bardzo istotna w momencie, kiedy kobiety otrzymują prawa polityczne. Jak dotrzeć z tym postulatem? To, co mi się wydaje, udało się w ogóle środowiskom kobiecym, to wydaje mi się, że one dobrze diagnozowały sytuację społeczną. Na przykład w odniesieniu do kobiet one zwracały uwagę, co jest powodem, że kobiety są jakby słabo zainteresowane sferą publiczną. One mówiły o przeciążeniu pracy. W okresie międzywojennym na przykład właściwie tej infrastruktury pomocowo-żłobkowej praktycznie nie było. To są prawie w większości jakieś, nazwijmy takie,
czyli byśmy nazwali prowadzone przez organizacje pozarządowe, chociaż często finansowane rzeczywiście z budżetu państwa. Ale to jest kropla w morzu potrzeb, jeżeli w ogóle koncentrująca się w miastach, a większość II Rzeczypospolitej to prowincje, a nie miasta. W związku z czym one mówiły o tym, mówiły o stereotypach, które są bardzo silne. Narzekały, że kobiety, właściwie tylko kobiety mogą być dumne z tego, mówić, że się nie interesują polityką i być z tego dumne, prawda? Więc one właściwie potrafiły powiedzieć, mówiły, jeżeli my nie poprawimy życia codziennego kobiet, nie pomożemy im wychowaniu, w opiece nad dziećmi, nie wiem, nie stworzymy systemu poradnictwa, nie zadbamy o to, żeby ich zarobki były równe z mężczyznami, do tą samą pracę, to kobiety zawsze będą bardziej skoncentrowane na domu, bo jak one już skończą pracę, sprzątać, gotować, opiekować się dziećmi, to one nie mają czasu, żeby sobie wziąć gazetę do ręki i się zastanowić nad tym, jak wygląda debata w parlamencie, prawda? Więc one potrafiły to zrobić na zasadzie pewnej diagnozy społecznej i właściwie przez cały okres międzywojenny właśnie zwracały uwagę na kwestie społeczne, ale to nie tylko na kobiety, tak? Miała bardzo dużo dotyczące wychowania dzieci, kwestii zagrożeń, różnego rodzaju zagrożeń społecznych, na przykład alkoholizm. Mamy tą ustawę, jest taka anegdota, że na pytanie, kiedy przyszła delegacja kobiet w 18 roku do Piłsudskiego z takim postulatem, żeby przyznał im prawa polityczne, Piłsudski miał powiedzieć, że tego nie zrobi, ponieważ jak tylko kobiety otrzymają te prawa polityczne, to od razu będą chciały wprowadzić jakąś ustawę prohibicyjną do sprzedaży alkoholu. I rzeczywiście tak było. To była jedna z pierwszych ustaw, w którym kobiety wystąpiły, próbując ograniczyć sprzedaż alkoholu i można by było powiedzieć, że mężczyźni we wszystkich partiach politycznych, kiedy raz na jakiś czas, bo rzeczywiście ograniczono tą sprzedaż alkoholu, tam liczbę punktów ograniczenia w sprzedaży, ale też liczbę punktów, bo to było nie tylko w kwestii wieku, a także liczbę punktów sprzedaży alkoholu, to jak tylko w jakimś momencie pojawiała się znowu debata, zwłaszcza czy jakby nie zwiększyć, bo to przecież dochody dla państwa, to właściwie kobiety miały taki carte blanche we wszystkich partiach politycznych, że to jest kobieca sprawa, którzy bardzo i walczą, mogą sobie to robić ponad podziałami. W tym sensie na przykład Piłsudski miał rację, mogłabym powiedzieć, że to będzie jedna z pierwszych ustaw, jak się da praw polityczne, to bym chciała ograniczyć sprzedaż alkoholu. Kwestia na przykład więziennictwa, losów dzieci, tak, z różnego rodzaju patologicznych rodzin, całego systemu opiekuńczego. Środowiska kobiece na przykład pod koniec wojny zwracały na to uwagę, ponieważ cała ta opiekuńczość na przykład nad żołnierzami, starymi osobami, nie wiem, samotnymi kobietami, wdowami, sierotami, to ona właściwie do tej pory była skoncentrowana w rękach organizacji kobiecej. I na przykład pierwsze środowiska kobiece zaczęły mówić o tym, że jakby skala tych problemów jest taka duża, że w okresie, że trzeba stworzyć na przykład II Rzeczypospolitej cały system państwowy opiekuńczy, prawda? Bo tego się nie da zrobić przy pomocy organizacji pozarządowych, mówiąc tak upraszczając. Więc one zasadniczo przedstawiły ten okres międzywojenny. Wcześniej mogłam powiedzieć, że rzeczywiście różne kwestie społeczne wnosiły do debaty publicznej, zdając sobie sprawę z tego, że mężczyźni tradycyjnie skoncentrowani na czym pani mówiła, na tak zwanej wielkiej polityce, nie są, po prostu nie zwracają uwagi na pewne rzeczy, a kobiety po prostu bliżej jakby życia, tak, są bardziej na tą kwestię wyczulone. Tak, zresztą jeszcze tylko słowo uzupełnienia. Też ciekawym wątkiem przy tej prostytucji jest ich walka z handlem żywym towarem, bo ogólnie też prostytutki w tym dyskursie zaczęły być traktowane jako takie niewolnice systemu społecznego i ten ruch właśnie na rzecz zmian tych stosunków społecznych, zmiany porządku płci był też definiowany w kategoriach takiego ruchu abolicjonistycznego, tak jak w Ameryce mieliśmy abolicjonizm w kontekście wyzwolenia czarnych, tak w przypadku Europy miała to być abolicja kobiet, czyli wyzwolenie ich z tej niewoli właśnie panującego
porządku. I może jeszcze też słowo uzupełnienia, że ten termin feminizm, który faktycznie dosyć szybko zrobił karierę, też dosyć szybko stał się napiętnowany, to znaczy też bardzo szybko pojawiły się kobiety, które odcinały się od tego, że są feministkami, mówiły, że one tutaj działają aktywnie i owszem, ale feministkami bynajmniej nie są, więc jest to też jakaś analogia do, myślę, dzisiejszych czasów. No co może też było ceną za tą strategię skandalu i strategię robienia szumu wokół tego terminu. Ale tylko ze słowem, bo tak. Chcę powiedzieć, jeżeli popatrzymy się rzeczywiście na różnego, na działaczki, tak, nie wiem, reprezentantki jego tradycyjnego ruchu emancypacyjnego, my mamy tam od, nie wiem, Marii Konopnickiej, bo Elizę Orzeszkową, czyli właściwie rzeczywiście one się odcinały, to nie oznacza, że one nie współpracowały, bo tam kontakty są ustawiczne. One tylko rzeczywiście bardzo szybko ten wyraz. Zresztą trudno im chyba, wydaje mi się, czasami mówiono, feminizm jest jakimś radykalnym spojrzeniem. One nie potrafią powiedzieć, co im w ogóle w tym wszystkim do końca nie odpowiada, prawda? Nie potrafią przeprowadzić granicy między swoją emancypacją, przed byciem zwolennikami emancypacji, a byciem reprezentantką nurtu feministycznego na przykład. Chociaż rzeczywiście odcinały się, ale mamy bardzo dużą współpracę różnych środowisk kobiecych. Zresztą przed pierwszą wojną światową jest ta wizja taka, żeby powołać jakąś jedną taką strukturę kobiet. To się jeszcze nie udaje, ale to jest tak, że do końca II Rzeczypospolitej kobiety o tym marzą. Jak się pyta na przykład w prasie posłanek, to pierwsze takie jedno z ważniejszych pytań było o to współpracę kobiet. Ciągle istnieje takie poczucie, że żeby kobiety mogły coś uzyskać, to muszą być jednak ponad podziałami, prawda? W ogóle wizja, że one mogą ponad podziałami współpracować w sposób dość łatwy, to ona mniej więcej tak funkcjonuje do 1919 roku, czyli do wyboru 1919 roku, kiedy rzeczywiście ten ostatni etap walki o prawa obywatelskie, czy o prawa polityczne, to jest pierwsza, moim zdaniem, na ziemiach polskich, absolutna ponadzaborowa akcja, skoordynowana, prowadzona w dwóch zaborach. Możemy powiedzieć o tysiącu akcji, tysiące różnego rodzaju demonstracji, prowadzone również przez działaczki z nurtu, nazwijmy to, narodowo-katolickiego i postępowej feministki, rzeczywiście pod tym jednym postulatem uobywatelnienia kobiet w wolnym państwie polskim. I wydaje się, że to jest takie łatwe, że im się to udaje. To, że one uzyskują tak szybko te prawa polityczne, to chcę powiedzieć, że to naprawdę nikt się tego nie spodziewał. Jeżeli popatrzymy się, że tak w sferze publicznej, tak, ten postulat przyznania kobietom praw politycznych, to właściwie to jest 1905 rok, to jest okres rewolucji 1905 roku, no to Polki uzyskały prawa polityczne w roku 1918, tak? Kiedy we wrześniu 1917 roku odbywa się w Warszawie Zjazd Kobiet Polskich, którzy liderom pisany z udziałem ponad 1000 uczestniczek. To jest ogromny zjazd, czyli zwróćmy uwagę, że jednak trwa wojna i tu bardzo w ogóle trudno jest podróżować po tym okresie, po tym terytorium, to właściwie rzeczywiście i one się nastawiają na absolutnie długą drogę. One pewnie myślą, nie wiem, nikt nie prowadził między nimi żadnych badań, ale myślę, że 10 lat to było uznane, że to jest minimum i one mówią o taktyce, cała ten zjazd dotyczy taktyki, jak mamy walczyć o te prawa, tak? One wybierają taką grupę kierowniczą, która będzie całą tą wielką batalią kierować i nagle, jak nic, po niecałym roku, dostają prawa polityczne i mają z jednej strony poczucie, jakby co powodowało, że dostały, no właśnie to, że się potrafiły zjednoczyć, że ich głos rzeczywiście był w ten czas słyszalny. Jednocześnie i przez moment wydaje mi się, że da się tą jedność kobiet przenieść w tą debatę polityczną, tak? Skoro są wybory, to trzeba ciągle trwać w tym zorganizowanym ruchu kobiecym ponad podziałami. On się okazał już raz skuteczny, prawda? I trzeba iść z tym do
Sejmu Ustawodawczego brać udział w wyborach. To jest, wydaje się, bardzo kuszące, bo w ten czas po pierwsze kobiety, nawet dyskutujące z mężczyznami miejsca o na listach wyborczych albo programy wyborcze, tak, to nie byłyby pojedyncze panie, tylko by była cała kobieca organizacja, albo mogłyby iść same do wyboru. W ten czas tym bardziej mężczyźni chcieliby jakoś je do koalicji pozyskać, więc można by było zrobić. Tylko że wybory, jak się okazało, one się inną logiką kierują, tak? To nie jest już jakaś kobieta ogólna, tak? Która bez, trochę taka bez, nie spo, ani z wyżyn, ani z nizin, ani wykształcona, ani niewykształcona, bo właściwie każda kobieta powinna mieć prawa obywatelskie, tak jak powinien mieć każdy mężczyzna, prawda? Tylko kampania wyborcza wymaga już kierowania swojego programu do konkretnego elektoratu, do chłopek, do robotnic, do kobiet wykształconych, do konserwatywnych. I nagle się okazuje, że kobiety są bardzo ze sobą podzielone, że są dotyczące obyczajów, dotyczące kwestii dzieci nieślubnych, tak, już nie mówiąc o tym, że innym językiem w ogóle trzeba mówić do włościanek, innym językiem do robotnic, innym językiem do inteligentnych czy do ziemianek. I to bardzo szybko, w ciągu 2 tygodni, no może no tak mniej więcej 2 tygodnie, cały ten projekt tego wspólnego udziału w wyborach, no on się po prostu rozsypuje. Jak w ten czas mówiono, kobiety chustkowe nie będą słuchać kobiet inteligentnych, prawda? Ale wizja tego, chcę tu powiedzieć, ona przez cały okres międzywojenny, moim zdaniem trochę się odtwarza dzisiaj, jak widzimy Kongres Kobiet, to mam wrażenie, że to jest ciągle ta sama dyskutowanie, prawda? Że skoro nie można czegoś zrobić w ramach partii politycznych, takich tradycyjnych, to trzeba tworzyć ciało, które jest ponad podziałami. I moim zdaniem ciągle funkcjonowało w okresie międzywojennym. Narodziło się, moim zdaniem, w okresie rewolucji, wynikało z doświadczeń kobiet. One ponad zaborowym, one bardzo jasno mówią, dlaczego myślą, że trzeba to zrobić, dlatego że uznały, że poprzez partie polityczne nie są w stanie uzyskać w ogóle, dojść do głosu i uzyskać realizacji swoich postulatów, w związku z czym to jest jakby trzecia droga. No i właśnie tu wejdę w słowo, bo chyba pięknie wprowadziliśmy się w temat tego, czy ruch kobiecy funkcjonuje poza głównymi nurtami niepodległościowymi w XIX i XX wieku, jest jakby całym oddzielnym nurtem, częściowo emancypacyjnym, częściowo też niepodległościowym, czy ruch kobiecy jakoś w tych głównych formacjach politycznych czy formacjach o charakterze ideowym się mieści, bo chyba należy sobie zadać to pytanie. Pani profesor. Ja nie wiem, bo mi się wydaje, że jak mówimy o ruchu kobiecym, myślę, że koleżanka mówi trochę tak samo, to ani też nie podkreślamy 2 razy, że chodzi o inteligentki, prawda, nie podkreślamy tych różnic, choćby społecznych, a rzeczywiście tak jak nie ma jednej kobiety, nie ma trochę jednego ruchu kobiecego i on jest albo elitarny, albo stara się bardziej demokratyzować, więc mi się wydaje, że jak ja posługuję się tym określeniem, to po to, żeby powiedzieć o pewnym jakichś takich głównym trendzie, a nie o jednym ruchu kobiecym, bo nigdy nie było jednego ruchu kobiecego. Jak powiedziałam, była rzeczywiście idea na 2 zjazdach w okresie rewolucji 1905 i 1907 roku, kiedy rzeczywiście dyskutowano możliwość powołania takiej organizacji kobiecej. I to jest jakby jedna rzecz. Jak powiedziałam od samego początku, w związku z czym nie udało się zrobić. Jeżeli w ogóle możemy powiedzieć o ruchu, moim zdaniem, ruchu kobiecym jako pewnej jedności, tak, który mieści się te wszystkie nurty kobiece i socjalistki tam były, i ten nurt katolicki, no i dzisiaj byśmy powiedzieli narodowy czy endecki, tak, i postępowy, to jest ten okres, bardzo krótki okres 17 roku. Albo odnosząc się do historii politycznej, mniej więcej się zaczął kształtować po akcie 5 listopada, czyli taki ostatni prosy, kiedy trzeba było walczyć o kształt niepodległej Polski. W tym czasie całe społeczeństwo się do tego przygotowuje. To się w ogóle już cała opinia publiczna przedsterowuje się z prowadzenia wojny na pytanie, co musimy zrobić teraz, żeby tą niepodległość dobrze wykorzystać i dobrze ją sobie ułożyć. I to jest ten moment jednak 17 roku, trochę taki założycielski, wydaje mi się, kiedy rzeczywiście te, przez krótki moment te wszystkie nurty kobiece się zjednoczyły we wspólnej sprawie i właśnie można mówić o jakimś ruchu kobiecym. Natomiast w ogóle nie możemy o tym mówić, tak? Znaczy w okresie międzywojennym kompletnie on nie istniał. Od samego początku partie polityczne, czy w ogóle sam postulat, kiedy się pojawił, żeby tworzyć ruch kobiecy ponad
podziałami partyjnymi, no to czy politycznymi, z punktu widzenia organizacji politycznych, no po prostu był nie do przyjęcia. Tam były różne argumenty, tak, że to jest myślenie idealistyczne, że nie można działać poza tym głównym nurtem, że one muszą być razem z mężczyznami. Bardzo często, chcę powiedzieć, odwoływano się też do doświadczeń francuskich z okresu rewolucji 1789 roku. Mamy tam taką sytuację, że kobiety poparły wybuch rewolucji, prawda, a później, kiedy ta rewolucja już wygrała, to po prostu kobiety odesłano do domu, więc one się do tego odwoływały i stąd właściwie takie doświadczenie, a jednocześnie mamy cały czas tą próbę ze strony różnego rodzaju wszystkich organizacji politycznych, męskich, tradycyjnych, jakby torpedowania tej idei, żeby powstała jakaś struktura kobiet, która będzie, rozumiem, negocjować z tymi tradycyjnymi partiami politycznymi. Więc nie ma oczywiście ruchu kobiecego jednego. Jak powiedziałam, jeżeli ktokolwiek myślał w ten czas, że się to da zrobić, to w 19 roku, w okresie kampanii wyborczej, absolutnie nie. Mało tego, przyjęto w ramach tej takiej idei, że ruch kobiecy ma być, w ogóle kobiety są bardziej etyczne niż mężczyźni, one w to wierzyły, że to się tak da. Że da się przejść, nie ma już oczywiście wspólnej organizacji kobiecej, ale że się da przejść kampanię wyborczą bez atakowania siebie, tak? Że na argumenty, na słowa, a nie atakujemy się nawzajem. W okresie kampanii wyborczej w 2019 roku to się nie udało, chociaż jak później śledziłam, bo ja się interesuję aktywnością polityczną II Rzeczypospolitej, to muszę powiedzieć, że nie znalazłam, znaczy mam jedną, z 1931 roku, kiedy rzeczywiście w oświadczeniu publicznym działaczki piłsudczykowskie mówią, że mają i zawsze nie chcą atakować innych posłanek, ponieważ wiedzą, jak trudna jest sytuacja kobiet w sferze politycznej, ale z jakiegoś powodu, to chodziło o pacyfikację Galicji Wschodniej, tam w sferze publicznej takie wydały oświadczenie, ale tak naprawdę to zawsze nawet te nawet kiedy te konflikty między piłsudczykami a NDK-ami były naprawdę takie ostre, nie znalazłam wypowiedzi na przykład posłanek publicznych jakiegoś atakowania tych kobiet. No tego znalazłam nawet w 1934 roku, kiedy jedna z posłanek endeckich, Ewelina Pepłowska, mówi, że właściwie ta nacja jest w ogóle do bani, ale kobiety są, tak? Jeżeli coś jest tam dobrego w tych ruchu sanacyjnym, to są kobiety. My się nie zgadzamy z nimi ideowo, ale one ciężko pracują, one się starają, one właściwie robią wszystko. Więc mam wrażenie w tym sensie, że to, co zostało z tego mitu ruchu kobiecego, to właściwie zostało, bo się rzeczywiście starały nie atakować siebie w stronę publiczną. Tak, no tutaj też powinniśmy w tym miejscu, wydaje mi się, powiedzieć, że też kobiety widziały zupełnie jakby inaczej możliwość poprawienia swojej sytuacji i uzyskania realizacji tych swoich postulatów, bo przecież szczególnie w tym ruchu socjalistycznym, socjaldemokratycznym bardzo silne było to napięcie, czy właśnie mamy działać w obrębie partii i czy to wyzwolenie kobiet ma się dokonać poprzez wyzwolenie proletariatu, czyli tutaj jakby głównym naszym wrogiem jest panujący porządek społeczny, kapitalizm i jego zasady, czy też może jednak głównym naszym wrogiem jest patriarchat i powinniśmy tutaj postawić głównie nacisk na te postulaty kobiece, realizację tych postulatów. Więc same kobiety odczuwały bardzo silnie to napięcie i też szukały różnych rozwiązań. W przypadku PPS-u na przykład w końcu one doszły do wniosku, że nie da się realizować ich żądań w ramach organizacji partyjnej, dlatego wydzieliło się Wydział Kobiecy PPS-u, który miał jakoś bardziej koncentrować się na tych potrzebach kobiet, na problemach kobiet, na tych problemach społecznych znacznie szerzej, bo przecież robotnice no były obciążone całym szeregiem negatywnych zjawisk społecznych. I to napięcie jest bardzo widoczne, że one same muszą się ciągle na nowo definiować i ciągle na nowo szukać tej drogi do realizacji swoich postulatów.
a partie polityczne odnosiły się do nich też w bardzo różny sposób. Oczywiście tutaj wiemy, że przed 1918 rokiem Endecja zupełnie nie doceniała tej politycznej aktywności kobiet. Roman Dmowski był otwartym przeciwnikiem przyznania praw politycznych kobietom, ale jednak ceniono tę aktywność na właśnie polu rodziny, na polu oświaty, chociaż i tutaj dochodziło do napięć. Kiedy na takim zjeździe działaczek właśnie oświatowych Zygmunt Balicki wystąpił z takim głośnym oświadczeniem, że prawa kobiet to nie rzecz narodowa i że świadomość polityczna taka jak mężczyzn nie jest dostępna właściwie kobietom, wzbudził oburzenie tych działaczek, które były blisko środowisk konserwatywnych, były blisko środowisk narodowych i one po prostu wyszły z sali. Więc ta kwestia kobieca na polu różnych ruchów politycznych też budziła napięcie i no, wymagała definiowania się zarówno ze strony kobiet, jak i ze strony mężczyzn. Zresztą nawet ci politycy, którzy wydają nam się orędownikami praw kobiet i równouprawnienia, też mieli z nim niejakie problemy. Sam Piłsudski właśnie, on oczywiście jest postrzegany jako ten, który podpisał dekret 28 listopada 1918 roku, ale Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska wspomina w swoich zapiskach, że często toczyła z nim takie spory i debaty o to, czy kobiety będą właściwie w stanie zachować autonomię, czy nie będą się sugerować głosem swoich mężów, czy nie będą ulegały wpływom, czy one faktycznie są niezależne w tym myśleniu politycznym. Daszyński, który wydaje się postacią tutaj w tej kwestii niemalże krystaliczną, on przecież szedł w Krakowie w 1911 roku razem z tym pochodem, który się domagał praw kobiet, też zapisał, że no tak naprawdę to właściwie nie wiemy, co się stanie, jak kobiety dostaną prawa głosu, że dokona się jakaś rewolucja, której skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy kobiety wejdą na scenę polityczną. Więc to też pokazuje, że w tych partiach politycznych i ruchach politycznych ta kwestia ciągle budziła pewne napięcie, ciągle budziła wątpliwości, nawet wśród tych, tak jak socjaliści, którzy uważali, że no, jeśli żądamy równości i równouprawnienia dla całej ludzkości, tak, dla wszystkich grup społecznych, no to naturalnym jest, że równouprawnienie należy się kobietom. Ja to trochę, znaczy zgadzam się z panią, trochę wydaje mi się, że zgadzam się, ale też inaczej bym trochę na to popatrzyła. To znaczy, jeżeli popatrzymy się na wszystkie ruchy polityczne, od takich radykalnych, po w sensie programowo radykalnych, które mają wpisane, jak socjaliści, od lat 70. XIX wieku równouprawnienie kobiet i właściwie wydaje się, że to jest kwestia bezdyskusyjna, do Endecji, o której tu pani powiedziała, że zasadniczo no, takim rzutem na taśmę się mówi właściwie, że już nawet jak już taka jest prawda, jak rozpoczęła się kampania wyborcza, już ona trwa niecałe dwa miesiące do Sejmu Ustawodawczego, to właściwie ta organizacja wyborcza kobiet narodowych, to ona się tworzy 18 grudnia, no naprawdę, to już wszystkie się utworzyły, socjalistki, postępowały 15 kabinetów było, a Dmowski był tą barierą, taką tworzył, która dopiero zobaczył rzeczywiście, że trzeba coś z tym zrobić i pozwolić kobietom na organizowanie się. Więc mamy tutaj jakby w sferze trochę teoretycznej mamy różne postawy wobec aktywności kobiet poza tą tradycyjną, bo rzeczywiście Dmowski ceniał tą aktywność na polu oświaty, ruch narodowy jeszcze w XIX wieku był pierwszym nurtem politycznym, który właściwie pisał sobie tak jak PPS miał niepodległość, tak ruch narodowy, edukację, wydał w latach 90. tak zwany program dla Polek, specjalną broszurę, w którym mówił o tym, jaką wielką rolę mogą odebrać kobiety w edukacji, w budowaniu tożsamości narodowej, ale oczywiście to nie oznaczało, że one miały przejść z tej sfery wychowawczo-edukacyjną w sferę polityczną. Tak? Natomiast jak popatrzymy sobie
trochę jak funkcjonowały te różne nurty, tak? Mamy ten nurt konserwatywno-narodowy endecki, mamy ten radykalny, teoretycznie radykalny socjalistyczny, mamy ten taki radykalno-socjalistyczno-postępowy sanacyjny czy piłsudczykowski, to wszystko to jest to samo. Znaczy we wszystkich tych nurtach politycznych odtwarzały się te same problemy, te same problemy. Wszędzie mamy do czynienia do tworzenia się, ja to nazwałam gettem takim, dlatego że czyli takim sposobem, kiedy w ramach jednej organizacji politycznej czy jakiegoś obozu politycznego wytwarza się struktura stricte kobieca, gdzie one są jakby w ramach, ale jednak osobno. Wszędzie to było. Nie ma, proszę Państwa, partii w okresie międzywojennym, w której by tego nie było. No komunistki po 30 roku. Oczywiście komunistki, ale jak ostatnio miałam okazję prześledzić sobie pracę komunistyczną, co zaprawdę nie mamy tam osobnej struktury, ale to jest to samo. To samo powiedzenie, nie wykorzystujemy kobiet, nie dajemy im szansy między teorią a praktyką. I też zawsze się mówi, tak, tam się powoływano na tą aktywność kobiet przy okazji różnych demonstracji. Mówimy, to jest w ogóle coś, czego my nie korzystamy, prawda? Bo kobiety traktujemy po macoszemu, przepraszam, tak upraszczam. W ruchu socjalistycznym, to znaczy, to jest to, takie było pytanie, które nas zrzutowało, dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że kobiety chcą się tak separować, bo to jest XIX wieku. We wszystkich organizacjach jakichś charytatywnych mamy ten podział na to kółko, jakby podkółko żeńskie, prawda, i ten zarząd męski, prawda, że jakby widać, że to jest taki separatyzm kobiecy. Ale w separatyzmie kobiecym można powiedzieć właściwie pytanie, co jest genezą tego separatyzmu kobiecego. My mamy niewiele możliwości, żeby się tak prześledzić, ale mamy pewne możliwości. To, o czym Pani mówiła, socjaliści, ponieważ oni mieli największy z tym problem, ponieważ tworzenie się tego separatyzmu kobiecego, tych struktur kobiecych w ramach PPS-u, na partii, NDC nie musiała być, bo ona nigdy jakby nie była zwolenniczką, przynajmniej werbalnie, tak, równouprawnienia politycznego kobiet, to w ramach partii socjalistycznej problem był. Bo jak można głosić o tym, że socjaliści są równościowi, a jednocześnie pozwalać na to, żeby tworzyły się takie struktury. I ponieważ ze względu na pewną specyfikę tego środowiska, w odróżnieniu od wszystkich innych nurtów politycznych, jakie znamy na ziemiach polskich, socjaliści i socjalistki kłócili się w sposób otwarty. I my wiemy, że ten separatyzm wynikał z tego, że one się czuły lekceważone, że one się nie... Że jakby, jeżeli do tej pory mówiłam o tym, takiej idei tej organizacji kobiecej ponad podziałami, to my mamy takie mikroorganizacje kobiece w ramach partii politycznych. To nie jest sukces kobiet. Tworzenie się tych struktur jest kobiecą porażką. One się nie odnajdują w partiach tworzonych przez mężczyzn. One są lekceważone. Socjaliści ze względu na skład społeczny wyglądał dramatycznie. To trzeba powiedzieć, inteligenci inaczej odsyłali kobiety do kąta, raczej robili to tak, w taki sposób elegancki. Natomiast socjaliści, to było tupanie, to było gwizdanie, to było wycie, jak próbowała jakaś socjalistka cokolwiek powiedzieć. Więc po takim doświadczeniu na kongresie socjalistycznym w 19 czy 21 roku jakoś jej się niespecjalnie chciało z tym już występować. Mamy też, bo się na przykład okazuje, że właśnie socjaliści byli jednym z najbardziej konserwatywnych grup społecznych. Oni oczywiście mogli opowiadać o tym, że kobiety powinny mieć prawa polityczne i się zajmować się polityką, tylko byle nie ich żony, byle nie ich matki, tak? I byle nie ich córki, te inne. I mamy naprawdę we wszystkich, to trochę inaczej czasami wygląda. W ruchu sanacyjnym, kiedy mamy Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, który jest taką formą struktury kobiecej osobnej, rzeczywiście jest cały ten przestrzeń takiej negocjacji, tak? Między tą górą piłsudczyków, a tym kierownictwem tej organizacji i naprawdę jest tam, idzie tam na ostro, bym powiedziała, zwłaszcza w okresie kampanii wyborczej. Oczywiście, jeżeli mówimy o elicie piłsudczyków, to było to eleganckie, ale im bardziej schodzimy na poziom powiatów, na przykład przez starost, kiedy rzeczywiście posunięcie się, wystąpienie kobiecie te miejsca na liście wyborczej oznaczało, że jakiś pan musiał, bo co innego jak Piłsudski mógł sobie rozdawać, prawda, bo on nic nie traci. To rzeczywiście było tam na ostro. Podobną sytuację mamy w ruchu endeckim. Chociaż wydaje mi się, że tam na przykład
trochę są inne możliwości, ponieważ ruch endecki był bardzo mocno, na przykład kiedy mówiono o równouprawnieniu kobiet w ramach ruchu sanacyjnego, to mu odwoływano się do tej zasady liberalnej, równości mężczyzn i kobiet. Jak mówiono o socjalizmie, to socjalizm miał kobietę wyzwolić, prawda? To socjalizm był winny, nie mężczyźni, tylko socjalizm. Więc któż inny jak socjalista nie powinien traktować kobiety jak partnerki? Odwoływano się do socjalizmu. W ruchu narodowym odwoływano się do zasad chrześcijańskich. Skoro kobiety są takie bliskie, prawda? Religii, chrześcijaństwu. Kiedy są takie, bo rzeczywiście były zawsze bliżej jakby kościoła i tych struktur, to one z tego czerpały siły i uznawały, że nie powinny właściwie pozwalać mężczyznom, tak, jakby ingerować w tę ich wizję budowania pewnej przestrzeni publicznej. I tam właściwie jest to uzasadnienie religijne. Dlaczego jakiś działacz endecki ma mówić działaczce endeckiej, która tak jest katoliczką, jest jakby bliżej związana z Kościołem, pewnie jest bardziej od niego być może nawet religijną, tak? Jak ona musi postępować? Ona wie, bo jest kobietą. Religijność związana też z kobietą. To jest to, o czym pani mówi, to znaczy to, co było, ja zobaczyłam, bo ostatnio przejrzałam sobie, jak wyglądała dyskusja przed uzyskaniem praw politycznych we Francji, w 1928 roku kobiety uzyskały i tam toczyła się debata właściwie od czasu wojny. I tam był jeden z podstawowych takich elementów, na który zwróciła się uwagę, to ten, co w Polsce. To znaczy, że werbalnie było wszystko okej. Wszystkie te socjalistyczno-radykalne, postępowe środowiska mówiły o tym, że kobiety powinny mieć prawa polityczne, ale nagle, jak przechodziło co do czego, trzeba było głosować za tymi prawami, to nagle zdawano sobie sprawę, że kobiety są bardziej konserwatywne, bliżej związane najprawdopodobniej z Kościołem i w ten czas zagłosowanie za przyznaniem praw politycznych kobietom może oznaczać zwycięstwo przeciwników politycznych, głównie prawej strony politycznej, prawda? To się na to wskazuje, że Piłsudski rzeczywiście i socjaliści, my nie mamy publicznych wypowiedzi, ale mamy takie jak w dziennikach i pamiętnikach tego typu rzeczy, tak? Jak przyznamy kobietom, to endecja na pewno wygra, co zresztą było prawdą, bo o zwycięstwie, moim zdaniem, w sukcesie endecji w 2019 roku przeważyły kobiety. Natomiast mówi się też o tym, że być może endecja nie protestowała też dlatego, że zdawała sobie sprawę, że jakby zmiana polityki, tak, i dopuszczenie kobiet do wyborów jest szansą dla endecji, a nie dla ruchów radykalnych. Ale generalnie, jeśli chodzi o relacje, nazwijmy to takie płciowe, damsko-męskie, w każdej z tych struktur wyglądało to idealnie tak samo. Właśnie ja chciałem jeszcze nawiązać do tego 1917 roku i 1918 roku, bo tak jak pani profesor wcześniej wspomniała, 1917, kobiety nas stawiają się na długi marsz, nagle przychodzi rok 1918, one uzyskują prawa wyborcze i to pomimo tych wszystkich wątpliwości, o których też pani profesor wspominała, Iza wspominała tutaj wcześniej, tak, samego Piłsudskiego, też Daszyńskiego, tego co się stanie, to zresztą dla mnie bardzo ciekawe, bo na przykład nie ma takich wątpliwości w stosunku do chłopów, co się stanie, jak chłopom przyznamy prawa wyborcze, tak? Czyli całej tej masie, która się wydaje być niewykształcona, niedoświadczona politycznie, niefunkcjonująca w ruchu obywatelskim, jakby nie widać w pismach politycznych takich obaw, co się stanie, jak chłopom przyznamy prawa obywatelskie, tak? A w przypadku kobiet jest, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I nagle w 1918 one uzyskują bardzo szybko prawa wyborcze. Mało tego, jak spojrzymy na ruch endecki, on bardzo późno tworzy listę kobiecą, ale z drugiej strony on uzyskuje, kobiety z ruchu endeckiego uzyskują bardzo dobry wynik, bo ich jest więcej w Sejmie Ustawodawczym niż chociażby jest socjalistek, tak? No nie mówię o ruchu ludowym, bo tam w ogóle kobiet nie ma, tak? Ale jakby i zresztą chyba przez cały okres II Rzeczpospolitej. Ale wchodzą z PSR wyzwolenie. Ale z Piasta, tak? Z Piasta chyba, z Piasta nie. Więc, a później chyba przez cały okres II Rzeczypospolitej też chyba endecja ma taki bardzo dobry procent ilości kobiet w parlamencie. Tak? Tylko do 30 roku, bo no w 35 roku już bojkotuje wybory. No właśnie, no więc skąd ten nagły przeskok z 1917, pomimo tych oporów i oporów intelektualnych i oporu mężczyzn, którzy tworzą politykę i też pomimo takiej świadomości kobiet, że być może będzie to długi marsz, następuje jednak ta zmiana i te prawa wyborcze są przyznane. Co o tym decyduje? Ten entuzjazm związany z powstaniem niepodległego państwa? Czy
kobiet, jak, znaczy wiemy, jak się zachowały kobiety, jak usłyszały, że dostały te prawa wyborcze. Były przerażone. Nie wiem, czego ja się spodziewałam, badając te kwestie, wydawało mi się właśnie wybuch entuzjazmu. Skoro tak dziennie o to walczyły, jak się okazało, że dostały, były przerażone. Co je przerażało? Wszystko. Dwa miesiące kampanii wyborczej, niecałe dwa miesiące kampanii wyborczej. Trzeba było z jednej strony tak uczyć się, bo nigdzie o tym nie mówiono, jak w ogóle pracować nad taktyką wyborczą. Trzeba było i równocześnie prowadzić i tłumaczyć kobietom, bo wiadomo było, że ten przekaz będzie głównie do kobiet, tłumaczyć od razu kobietom, czemu w ogóle mają iść do wyborów i w ogóle po co i jak to zrobić. Więc jak na dwa miesiące to one miały tyle. To jest jedna rzecz. Okazało się też, że miały bardzo silne opory, to znaczy jak mówimy o prawach politycznych, pamiętajmy, że są bierne i czynne, prawda? Bardzo często kobiety najpierw otrzymały prawa czynne, bo czynne to jest tylko prawo głosowania, a nie prawo wybierania. To dopiero prawo wybierania tak naprawdę powoduje, że jakby jest takie równościowe, bo to już jest ta kobieta się dostaje do tej sfery decyzji, prawda? Więc na przykład to jest chyba ostatni moment, kiedy współpraca kobiet z kręgów feministycznych z kobietami z kręgów konserwatywnych przyniosła owoce właśnie ten lepszych, ponieważ największe wątpliwości co do tego, czy one w ogóle mają kandydować, miały kobiety z kręgów konserwatywnych. Mówiły, a my nie mamy doświadczenia. Pamiętajmy, jaka jest sytuacja w 18 roku. No dramatyczna, wojna, tak? Trzeba, po prostu, wydaje się raczej, że to jest taka sytuacja stereotypowo dla mężczyzn do rozwiązywania. Potrzebne są przywódcy, potrzebne jest stworzenie armii, obrona granic, prawda? I nagle te kobiety, nieprzygotowane, nieprzemyślane trochę w sobie, tej swojej roli, mają się zdecydować na to, żeby kandydować do Sejmu Ustawodawczego. I my mamy takie dwie głosy. Mamy te głosy takiego właśnie wskazujące na to, że przecież one nigdy nie brały udziału w strukturach decyzyjnych. One w ogóle nie wiedzą, jak to jest, tak? I nagle mają się w tak dramatycznej sytuacji dla państwa polskiego dostać i być współodpowiedzialne za to. I mamy głosy tych działaczy postępowych, bardziej radykalnych, które mówią, róbmy to. Wiemy, że będzie nam trudno, ale mamy tą szansę i spróbujmy, bo się nigdy nie nauczymy, jeżeli będziemy rezygnować. I to jest naprawdę, no drama, właśnie to wyglądało trochę inaczej, ale w roku 19 to jest taki rodzaj napięcia tego ruchu kobiecego, tam po prostu niewyobrażalne, że nie spodziewałam się przynajmniej, że tak można zareagować na przyznanie praw politycznych, co pokazywało, że one miały świadomość, przed jakim problemem stoi. Pamiętajmy też, że kobiety rzeczywiście tradycyjnie, o czym już mówiłam, i tego się nie udało zmienić przez okres międzywojenny, mało interesowało się polityką. To oczywiście ten problem, czy właściwie to rzeczywiście mamy tutaj te kobiety, które mają się być bliżej kościoła, jak ksiądz powie, to one zagłosują, prawda? Druga teoria mówiła o tym, że jak mąż powie, to one zagłosują. Chociaż socjaliści twierdzili, że ich żony głosują na kościół, a nie na to, co oni mówią. W związku z czym tu nie wiadomo, na jak one właściwie głosowały. Bo była taka debata, że no jeżeli te kobiety nie będziecie jakoś przekonywać tego socjalizmu do swojej żony, matki, no to one na ten kościół głosują. Podkreślano też od samego początku, i tu się z tym nie zgodzić, że proszę zwrócić uwagę, te sfery, nazwijmy to kościelne, czyli powiedzmy tak, mężczyźni z tych kręgów, tak? Nigdy nie mieli oporu przed tym, żeby w ogóle pracować wśród kobiet. Te organizacje kobiece, które powstają w XIX wieku, czy w pierwszej połowie XIX wieku, różnego rodzaju organizacje dla robotnic, dla służby, one tam zawsze jakiś ksiądz jest. Tak? Ktoś, kto je jakoś formatuje, tak? Jest mężczyzna. Dla tych sfer radykalnych, nawet dla działaczek socjalistycznych, zajmowanie się samymi kobietami było poniżej godności. Tak? To znaczy one rzeczywiście, co, nie mówiąc już o mężczyznach, prawda? Ale jeżeli same działaczki uznawały, że odstawienie ich na tak zwany odcinek kobiecy, a one chcą być działaczkami przez duże D, jest uwłaczające dla nich, no to paradoksalnie te środowiska, które są radykalne, mają większy problem, tak? I większy dystans do pracy z kobietami, niż te, które są konserwatywne
i które teoretycznie powinny tak się jakoś separować, no bo w tym świecie mamy ten separatyzm, prawda? A one paradoksalnie, oczywiście można to sobie zapytać się, jak one je formatują, ale chodzi o to, że tam ciągle ci mężczyźni te kobiety organizują. Żaden ksiądz by nie powiedział, że to poniża współpraca i organizowanie kobiet, a socjaliści z tym nie mieli problemu i socjalistki to chcę wyraźnie powiedzieć. Więc to jest jakby ta jedna kwestia. Natomiast generalnie w okresie międzywojennym rzeczywiście jest tak, no bo do 28, no w 28 jest to, trochę już są inne wybory, prawda? Ale po prostu wygrywa Endecja w 22, 19, no więc też tych działaczek jest. Mnie się też zresztą wydaje, że wydaje mi się, że ponieważ chyba, tak jak powiedziałam, Edycja sobie zdawała sprawę, że ten elektorat kobiecy jest bardzo ważny, że to on jest jakąś podstawą też tych sukcesów wyborczych, więc rzeczywiście na ten odcinek kobiecy pojawił się coraz więcej kierowanych kobiet. Znaczy ona doceniała aktywność kobiet, a działaczki, posłanki, moim zdaniem, endeckie tak strasznie się nie różniły od posłanek sanacyjnych, jeżeli popatrzymy się, to jest trochę inny sposób uzasadniania. Jak kobiety postępowe uzasadniały konieczność aktywności w wyborach albo interesowania się polityką w okresie międzywojennym, zwracały uwagę na to, że interesowanie się polityką jest jednym z elementów obywatelstwa. Tak? To jest taka nowa obywatelka zainteresowana sytuacją w kraju, kształtująca, świadoma. Endeczki mówiły raczej o tym, że ta wykształcona kobieta jest dobrą matką i dobrą żoną. Wraca mąż z pracy, chce pogadać, ona wie wszystko, to tam w polityce, prawda? To jest atrakcyjne, że wychowuje dzieci. Te dzieci też trzeba czasami jakoś tak w ten świat polityki, kto ma to zrobić jak ma, więc to się trochę jakby pewną interpretacją, ale wszystko, jakbyśmy tak powrócili na końcu tych wszystkich tekstów, było wezwanie, interesujcie się polityką, tak, chodźcie do wyborów, głosujcie, bądźcie aktywne politycznie. Więc mamy trochę, moim zdaniem, to trochę do uzasadnienia, jakby walczono o ten sam elektorat kobiet. No, większość z nich było niewykształconych, większość z nich żyło na prowincji, prawda? I nie do końca rozpoznawano, moim zdaniem, co jest endecją, co jest prawicą, co jest lewicą, może najłatwiej przechodziło im socjalistami. W związku z czym warto było wśród nich po prostu działać, ale język po prostu dobierano, tak bym powiedziała. Strasznie to wszystko aktualnie brzmi, co pani profesor. Iza, jak to wygląda? Co się takiego stało? Ja może, 18. Tak, ja może spróbuję wrócić do tego twojego pytania, które jest w ogóle strasznie trudne, wydaje mi się, bo chyba nie dysponujemy takim materiałem, żeby dobrze prześledzić te decyzje i to, co się działo w głowach tych polityków, dlaczego oni podjęli taką, a nie inną decyzję. Na pewno warto podkreślić jest faktycznie ten udział, zaangażowanie i aktywizm kobiet na przełomie 17 i 18 roku i obalić ostatecznie ten mit, że oto działaczki kobiece stoją pod willą Piłsudskiego, pukają parasolkami w jego okna, stoją na deszczu i marszałek łaskawie im je wpuszcza i przyznaje im te prawa. To jest oczywiście taki z tymi parasolkami bardzo piękny obraz, potrzebny nam do jakiejś legitymizacji dzisiejszych symboli, ale one faktycznie sobie te prawa wywalczyły i zadbały o to, żeby je uzyskać. Mi się wydaje, że pomimo tych wszystkich oporów, które różni politycy mieli, no to jednak Daszyński wykonał, tak, 7 listopada pewien ruch wyprzedzający, no bo powołując rząd ludowy w Lublinie, przyznał on nie tylko prawa kobietom, tak czynne, jak i bierne, ale również powołał do swojego rządu kobietę. I była to jedyna kobieta, Irena Kosmowska, była jedyną kobietą, która zasiadała w rządzie II Rzeczpospolitej. Inna sprawa, że nie za bardzo zdążyła cokolwiek zdziałać, tak? Bo rząd był dosyć efemeryczny i nie zdążył się nawet do końca ukonstytuować.
No ale tak naprawdę w tej sytuacji rewolucyjnej, my często zapominamy, że jednak listopad 1918 roku to jest sytuacja rewolucyjna, nastroje są rewolucyjne, na Zamku Królewskim zawisł czerwony sztandar, nie flaga biało-czerwona, ale czerwony sztandar i może w jakiś sposób ten rewolucyjny nastrój wpłynął także na gotowość do tak szybkiego przyznania praw głosu kobietom, co oczywiście było dosyć niespodziewane. Jeśli sobie przypomnimy, że Brytyjki, które przecież miały tak fantastyczny, sufrażystowski, ogromny ruch, bardzo głośny, bo dokonywały aktów terroru i one prawo głosu dostają w 1928 roku dopiero, no to Polki tutaj są faktycznie w awangardzie. Ja bym też się może zastanawiała, ale jest to taka luźna hipoteza, że ten listopad, grudzień, styczeń 1918-19 roku to jest taki trochę chyba moment i świadomości, że musimy tutaj faktycznie zmobilizować jak najszersze masy. Pamiętajmy, że niby powstaje rząd w Warszawie, niby powstaje przedstawicielstwo, ale sytuacja tej Polski jest nie do pozazdroszczenia, bo ani nie mamy granic, ani nie mamy pełnej akceptacji ze strony Ententy. Na wschodzie ciągle mamy wojska niemieckie, więc właściwie powstaje jakaś taka struktura, którą trzeba w każdy sposób umocnić i utrzymać. I może ta mobilizacja kobiet też miała się temu przysłużyć, miała po prostu konsolidować społeczeństwo. Mogło też zadziałać takie myślenie, w perspektywie były też przecież walki o sporne terytoria, plebiscyty. Te kobiety były po prostu potrzebne politycznie i wojskowo także. Ale może to też jest taki moment pewnego politycznego idealizmu. Pamiętajmy, że w tym momencie Piłsudski, wbrew oporowi ze strony swoich socjalistycznych towarzyszy, decyduje się na kompromis z Endecją, decyduje się na stworzenie rządu Paderewskiego i odsuwa wszelkie swoje uprzedzenia w stosunku do Dmowskiego i Stronnictwa Narodowego i gotowy jest do tego ciężkiego kompromisu, za czym na pewno właśnie stał taki idealizm gotowości do poświęcenia interesu politycznego na rzecz tworzącego się państwa. I może tutaj też, ale trochę w tym... Może to nie idealizm, tylko może realizm. Może pragmatyzm, ale no, teraz mówię, trochę buduję hipotezę w tym momencie, że może ten idealizm czy pragmatyzm też popchnął go do tego, żeby przyznać prawa polityczne kobietom. To ja tylko dopowiem, bo tak, muszę powiedzieć, rząd Daszyńskiego nie był jednak rządem II Rzeczypospolitej, był jednym z rządów lokalnych, był taki w Poznaniu, był w Krakowie, w tym czasie był na południu, był w tym, ale rzeczywiście siła rażenia tej manifestu równoprawnie nie była ogromna. Tutaj to jest jakby jedna rzecz. Ja mi się wydaje, że jeszcze po tym manifeście Piłsudski już musiał tego podpisać. To znaczy trudno sobie było wyobrazić, że po brzmieniu tego manifestu, kiedy właściwie zgadzają, że on jakby zadecydował o tym kierunku ustrojowym politycznym Polski, trudno było wobec tego, nawet gdyby Piłsudski być może nie był socjalistą w ten czas jeszcze, czy nie był związany z ruchem socjalistycznym, nagle oddzielić kobiety. To by było w ogóle niewytłumaczalne. Druga rzecz to jest taka, dlaczego w ogóle wtracono prawa polityczne, powszechne prawa polityczne? Wydaje mi się, że to jest w ogóle dyskusja w XIX wieku. Pamiętajmy, że mamy dwie sposoby dojścia do demokracji. Jeden brytyjski stopniowy, prawda, czyli poszerzania, i drugi, taki ja to nazywam rzutem na taśmę francuski. Tak? Za trzecim razem się udało, ale zrobili to ostrożnie po 1871 roku. I wydaje mi się, że Polacy, że ze względu na to rzeczywiście, że była rewolucja w Niemczech, była rewolucja w Rosji, Polacy nie mieli na to czasu. To jest najszybsza droga do tego, żeby to szeroko opowiedziane społeczeństwo miało poczucie, że to jest ich własne państwo i będzie miało wpływ, będzie podmiotem tego. I mi się wydaje, że to w ogóle decyduje o tym kształcie. Można oczywiście dyskutować, mogłabym też jeszcze godzinę opowiadać, czym był manifest Daszyńskiego, ale wydaje mi się, że to było istotne.
Kobiety, o czym mówiliśmy, były absolutnie miały kluczową rolę dla kształtowania świadomości narodowej. Znaczy, nawet bym powiedziała politycznej. Jak później jest tak, że kobiety się kłócą, to politycy mówią: Matko Boska, pogódź się, bo się zbliżają wybory. Ktoś musi biegać z nimi, rozrzucać te ulotki, prawda, dla polityków. Robią to zaangażowane kobiety. Więc to, co rzeczywiście się stało w okresie I wojny światowej, po prostu masowe ruchy kobiet, kształtujące, wydające ulotki, edukujące w takim nurcie niepodległościowym, to było coś, czego nie można było lekceważyć w sytuacji, kiedy są rewolucje. Druga rzecz, więc moim zdaniem, jak już byśmy mieli powiedzieć, rzeczywiście w okresie międzywojennym zapomina się o Daszyńskim, mówi się o Piłsudskim, o swoją teorię. W 1935 roku po śmierci Piłsudskiego Piłsudczycy zmieniają ordynację wyborczą. Właściwie pierwszy projekt ordynacji wyborczej wyrzuca kompletnie kobiety z ruchu politycznego i to powoduje, że co najmniej te środowiska takie postępowe zaczęły silnie, jak mi się wydawało, że właściwie jedynym gwarantem praw kobiet w Polsce był Piłsudski, to Piłsudski im przyzna te prawa polityczne. Po śmierci Piłsudczyków jego następcy próbują kobiety tych praw pozbawić. Wydaje mi się, że to się tak jakoś utrwaliło. Natomiast dla mnie Daszyński, gdyby Daszyński nie wprowadził, ja nie wiem, co by było oczywiście, ale wydaje mi się, że po Daszyńskim nie dało się po prostu cofnąć i właściwie jedyne, co zostało, to trzeba było to podpisać, tym bardziej, że rzeczywiście pierwszy rząd II Rzeczypospolitej był rządem jedynym lewicowym, tak, z Jędrzejem Moraczewskim, socjalistą na czele. Drugą moją tezę mam, pani też ma jakąś, ja też mam, jest taka, że gdyby to miało przechodzić, to jest też pytanie o stosunek polityków polskich do praw politycznych, nie mam wątpliwości, że gdyby to miało przejść przez taką debatę, jak przechodziła we Francji czy Wielkiej Brytanii, pierwszy właściwie termin, który mi przychodzi do głowy praw politycznych dla kobiet, to jest mniej więcej manifest lubelski 1944 roku. To znaczy, wpisuje się, to często jest takie teraz pytanie zadawane o tym procesie dochodzenia do kobiet i bardzo często takie pytanie, żeby to porównać z tym, co się działo na Zachodzie. Tak próbując odpowiedzieć na to pani pytanie, zastanawiając się, nagle doszło, tak by zrozumiałam, że to jest takie pytanie, dlaczego kobiety rosyjskie otrzymały prawa polityczne, jaki to był proces? Rewolucja. To rewolucja dała Rosjankom prawa polityczne. To rewolucja dała Niemkom prawa polityczne. My nie mieliśmy rewolucji, ale mieliśmy, żeby zyskać ich poparcie, prawda? Tak, żeby zyskać ich poparcie. To Daszyńskie, przecież manifest brzmi, prawda? Gruzy walą się tam, rządy kogoś tam, nie wiem, fabrykantów i czegoś tam. I tych właścicieli, tych obszarników, tak? To jest jeden z tych z takich słynnych widzących, że się próbuje przejąć ten język ulotek komunistycznych. Manifestu lubelskiego, że właściwie naszą rewolucją, albo właściwie tym strachem przed rewolucją był Daszyński. Czyli my się raczej wpisujemy nie w etap debat publicznych, tak, że możemy powiedzieć, a może Dmowski zmienił, on nie zmienił zdania. Jak się rozpoczyna kampania wyborcza, to wydaje mi się, że w endecji tylko Dmowski jeszcze jest tak po prostu zafiksowany na braku praw kobiet, że tego nie potrafi to. My nie mamy debaty, bo tu już nie było czasu. No, trudno sobie wyobrazić, żeby najwięcej przeciwnicy praw politycznych, mając półtora, właściwie no, dwa miesiące, żeby mogli na tym dyskutować. Nie było w Polsce debaty na temat praw politycznych. W 17 roku, mamy właściwie, może się tak cofnę, w okresie rewolucji 1905 roku, mamy rzeczywiście, kiedy pojawia się ten postulat, możemy sobie prześledzić, jak mówiła Endecja, pani tutaj wspominała o tym zebraniu, bo to właściwie była reakcja, prawda, kobiet narodowych, gdzie Balicki powiedział, że kobietom prawa polityczne są niepotrzebne, to jest mniej więcej ten okres. I właściwie my trochę wiemy, jaki jest stosunek polityków do praw politycznych kobiet z tego okresu, bo później my nie znamy. My znamy oczywiście, że ktoś, jakaś pani wspomina, jak powiedziała, że Dmowski był przeciwnikiem, prawda, ale on się publicznie nigdy do tego nie ustosunkował. W związku z tym nie było debaty, to Polski otrzymały prawa. Ja to raczej w ten ciąg wydarzeń rewolucyjnych bym włączyła. I w tym sensie jesteśmy różni od tego, co się wydarzyło. I trochę nas to zwalnia do myślenia, jak to chodzi, jakim procesie Polki, jak opinia publiczna przekonywała się do tego, żeby przyznać kobietom prawa polityczne. Nie było opinii publicznej.
Gdyby opinia publiczna miała o tym decydować, moim zdaniem byłoby, skończyłoby się brakiem tych praw publicznych. Polskie społeczeństwo w 18 roku nie było tak postępowe, bo tak się wydaje, to jest taki mit założycielski, że no Polska się odradza jako państwo nowoczesne, bo przyznała kobietom prawa polityczne, prawda? Ja się chcę powiedzieć, że rzeczywiście co z tym, co z tą tak, taką wzorcotwórczą Wielką Brytanią, czy tą republikańską Francją. Tam były debaty. U nas tej debaty nie było. U nas było państwo bez granic, tak, ze zrewoltowanym społeczeństwem, z ogromnym strachem przed tym, że wybuchnie rewolucja. Kiedyś świętej pamięci profesor Brzeziński mówił, że właściwie to jest dla niego cud nad Wisłą, że ta rewolucja nie wybuchła, bo właściwie wszystkie wskaźniki miałby wskazywać, że ona powinna wybuchnąć, i powinniśmy się zastanawiać, dlaczego ona nie wybuchła, dlaczego wybuchła w Rosji, dlaczego wybuchła w Niemczech, a nie wybuchła w Polsce, przy tej sytuacji społecznej i rzeczywiście jakiś rozwój tych struktur państwowych przecież, bo to państwo, co prawda, nie odradzało się nad nim, można powiedzieć, nie było żadnych władz, prawda, ale to jednak one się jednak musiały dopiero kształtować i w tym sensie te prawa polityczne się były w jakimś sensie rewolucyjne, bym powiedział. I ten akt był aktem Daszyńskiego, Piłsudskiego był aktem rewolucyjnym. Jeden rewolucyjny, drugi za przeciw rewolucji, ale zawsze trzeba było pozyskać kobiety albo do rewolucji, albo żeby pomogły, żeby tej rewolucji nie było. Ja na spotkaniu, które już będzie dotyczyło bezpośrednio odzyskania przez Polskę niepodległości, ono będzie w listopadzie, chcę zadać takie pytanie, po co niepodległa, bo w dochodzeniu do niepodległości niepodległe państwo polskie w pewnym momencie zaczyna się w publicystyce jawić jako to państwo, które poradzi sobie z problemami społecznymi, które będzie odpowiedzią na pewne problemy społeczne. Tak próbowano przekonać do niepodległego państwa polskiego. No więc dzisiaj spróbuję zadać to pytanie, ale w stosunku do kobiet. Znaczy, po co niepodległa? Czy ta niepodległa w doświadczeniu kobiecym okazała się faktycznie czymś, co rozwiązuje ich problemy? Czy okazała się szklanymi domami, których tak naprawdę później nie było? Iza. To znaczy, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli i jakkolwiek by ta emancypacja kobiet po uzyskaniu tego rewolucyjnego aktu nie była ograniczona, no to oczywiście była zjawiskiem nie do przecenienia. I też możemy się zżymać na to, że te kobiety może były za mało aktywne, że właśnie były zmuszone do takiej tworzenia tych organizacji gettowych i ich aktywność była ograniczona. Ale jednak pamiętajmy, że w dwudziestoleciu międzywojennym ogromną rolę odegrała też edukacja i ta edukacja też przyczyniła się bardzo do wyemancypowania się kolejnego pokolenia kobiet, tego pokolenia niepodległości. I w wolnym państwie polskim szkoły powszechne, które były tworzone, bo przecież też na początku zaraz został wprowadzony dekret zakładający walkę z analfabetyzmem, to te szkoły były pomyślane jako szkoły koedukacyjne. Dziewczynki, kobiety miały mieć na takich samych prawach dostęp do edukacji jak chłopcy. I uniwersytety, które wówczas powstały, czy to Uniwersytet Poznański, czy Uniwersytet Warszawski odrodzony w 1915 roku, od razu przyjmowały kobiety, tak, w grono studentów, akademików. I to niewątpliwie odegrało, miało ogromne znaczenie. I dla uzyskiwania świadomości kobiet, dla zmiany ich pozycji społecznej, dla później możliwości podjęcia przez nie pracy zawodowej, ta edukacja odegrała niebagatelną rolę. Oczywiście możemy też od razu poczynić tutaj zastrzeżenie, że często te kobiety najpierw zdawały na studia. W latach 30. była przeprowadzona taka ankieta, która pokazywała, że 80% abiturientek szkół średnich
tutaj znowu możemy poczynić zastrzeżenie, że te szkoły średnie były elitarne i tylko jakaś niewielka część młodzieży mogła się w nich uczyć, bo w dużej części były też płatne, to jednak 80% abiturientek tych szkół średnich wybierało się dalej na studia. I później już na uniwersytetach było ich znacznie mniej, one też często odchodziły, dlatego że zakładały rodziny, ale jednak można odnotować ten taki pęd do rozwoju i do pewnej niezależności. Porównano zresztą te wyniki z danymi dotyczącymi chłopców i oni znacznie rzadziej dążyli do edukacji dalszej. No a ta edukacja, myślę, że dla tych kobiet była też dlatego tak ważna, że ona no jednak zapewniała im niezależność i była tym ważnym krokiem emancypacyjnym. Oczywiście później duża część tych kobiet, gdy już trafiała na rynek pracy, to często pracowała tylko do momentu, kiedy wychodziły za mąż albo kiedy rodziły im się dzieci. Przykładem tutaj chociażby Stefania Baczyńska, matka Krzysztofa Kamila, która była też działaczką oświatową, pisała podręczniki, ale kiedy urodził się syn, to poświęciła się jego wychowaniu, więc oczywiście same te kobiety też inaczej postrzegały swoją rolę i często przekładały gotowość do poświęcenia się właśnie roli matki czy żony nad swoją własną niezależność. No ale to jest temat na trochę inną dyskusję. Natomiast niewątpliwie pomimo wszystkich tych ograniczeń niepodległa dawała im ogromne możliwości. No i też mogły rozwijać tą swoją działalność na polu różnych organizacji społecznych, obywatelskich. Pamiętajmy, że jednak przed wybuchem I wojny światowej ta działalność kobiet też była bardzo zróżnicowana w zaborze pruskim. Ona była znacznie bardziej upośledzona, to znaczy tam one były właściwie ograniczone do działalności w tych organizacjach edukacyjnych, oświatowych i w ogóle nie stawiały takich postulatów emancypacji politycznej. A tutaj doszło do pewnego ujednolicenia i też rozlania się tych manifestów feministycznych na cały obszar ziem polskich. Także jakkolwiek możemy oczywiście tutaj utyskiwać, że niepodległość nie do końca była kobietą, to jednak coś tym kobietom dała. Pani Kops. Niepodległość nie była kobietą, są jeszcze debaty. Tak jak funkcjonowały, to w tym znaczeniu powiedziałam rzeczywiście, że nagle znaczy, też powiedziałam, od tego zaczęłam, że obywatele są o płeci. Obywatele są na płeć w okresie międzywojennym, kobiece jest to rzeczywiście rozszerzanie tych innych rzeczy. Oczekuje się od mężczyzny, inne oczekuje się od mężczyzn. I to jest porażka trochę, bym powiedziała, z mojego punktu widzenia. Z punktu widzenia kobiet, środowiska postępowe, zwracając uwagę na tą nierównoprawność mimo tej deklaracji, tego obywatelstwa, zawsze wybrały taki, właśnie przez całe dwudziestolecie walczyły, żeby znieść, nie wiem, czy to była ustawa, czy to było zarządzenie z 1920 roku, które mówiło, że kobieta Polka, która wychodzi za mąż za cudzoziemca, automatycznie traci obywatelstwo i musi wziąć obywatelstwo swojego męża. Natomiast mężczyzna Polak, który żenił się z kobietą niepolką, zachował swoje obywatelstwo. I dla tych środowisk no, próbowało oczywiście powiedzieć, na czym polega ta nierówność II Rzeczypospolitej, ale właściwie znalazł ten sposób. Mówię, jakby to polskie kobiece obywatelstwo II Rzeczypospolitej było jakiejś takiej lżejszej Anglii. Można po prostu je było od tak. Po prostu jakąś decyzją administracyjną pozbawiać, nie pytąc się o zdanie, a właściwie obywatelstwo mężczyzn, Polaków było immanentną cechą, tak można powiedzieć, płci męskiej II Rzeczypospolitej. One miały tą świadomość, to chcę powiedzieć. Jest coś takiego też, że przez cały ten okres międzywojenny, jak kobiety biorą udział w wyborach, różnie to wyglądają, bo różnie były te wybory, prawda? Ale zawsze pojawia się taka fraza, która mnie wkurza, jakby wydaje mi się wyjątkowa na ten okres, to znaczy one zawsze się pojawia tam takie zdanie, że kobiety powinny coś udowodnić. Musimy iść do wyborów, bo musimy udowodnić, że zasługujemy na obywatelstwo. To jest smutne, że to się pojawia przez cały okres międzywojenny.
dla usprawiedliwienia, bo oczywiście zgadzam się z Panią, to znaczy druga Rzeczpospolita czy niepodległe państwo było nie do przecenienia. My możemy oczywiście mówić o edukacji, o kulturze, o tym czymś, co się nie da właściwie czasami ująć słowami, ale co powodowało, że im bardziej te środowiska kobiece były niezadowolone i rozczarowane, to jednak była ich rzeczywistość. To chcę powiedzieć, tak? Znaczy to, co one krytykowały, to, że miały jakieś aspiracje, które w dużej mierze im się wydawało, że one ich nie zrealizowały, to właściwie mnie się wydaje, w ogóle sposób, w jaki one walczyły o to, żeby je zrealizować, żeby to państwo było realizacją ich wizji, a właściwie te środowiska, ja nie wiem, jakie są prawicowe, to już nie będę Państwu wymyślać, ale wiem, jakie są aspiracje były środowisk tych postępowych piłsudczykowskich. Znaczy one były takie rzeczywiście do szklanych domów. Ta Polska taka miała być, miała dać szansę kobietom, miała powodować, że ten czynnik, one też w to wierzyły, Pani o tym mówiła, prawda, że one nie wychodziły z tej liberalnej zasady, tylko właśnie z takiej płci kulturowej, tych cech. Kobiety są delikatne, są bardziej etyczne, są moralne, łagodzą obyczaje, prawda? I to wszystko się nie sprawdziło, nie tylko dlatego, że kobiety w służbie publicznej w życiu politycznym rzadko łagodziły te obyczaje, a często je nakręcały, ale też dlatego, że one były rozczarowane i samym sobą, i tym, że im się to nie udało. Te środowiska postępowe wchodziły rzeczywiście z pewnym wyobrażeniem, to znaczy każda pewnie z tych działaczy mogłaby się podpisać pod wizją Żeromskiego. Kiedyś profesor Kawalski w jednej ze swoich książek napisał, że tak to zawsze jest, że te wielkie projekty społeczne tworzą te środowiska postępowe, lewicowe. Jak się ma wielkie oczekiwania, to się też ma potem większe rozczarowanie. Więc na pytanie, kto był bardziej rozczarowany drugą Rzeczpospolitą, wydaje się, że ta, nazwijmy, postępowa scena, tak? Prawa scena nie ma tych wielkich projektów społecznych, w tym sensie nie ma większych oczekiwań, nie ma większych rozczarowań. I to jak popatrzymy się na tą całą II Rzeczpospolitej, wydaje mi się, że to się sprawdza. W 1938 roku oczywiście nikt nie wiedział, że to jest podsumowanie, bo nikt nie wiedział, że druga Rzeczpospolita się kończy. Ja Państwu mówiłam o tym, że w 1917 we wrześniu odbył się Zjazd Kobiet Polskich, który zapoczątkował wielką akcję kobiet, walki o prawa polityczne, które w ich ocenie przyniosły im decyzję o przyznaniu praw politycznych. To jest właśnie taki możemy powiedzieć, jakie ustawy kobiety próbowały wnieść do Sejmu i które się nie udało rozwiązać, ale rzeczywiście to był wielki sukces polityczny. W 1938 roku w poczuciu zagrożenia tych praw i pozycji społecznej kobiet, pewnego regresu w debacie, to nie jest tylko cecha Polska, to jest okres po kryzysie, kiedy kwestionuje się powszechnie prawo kobiet do pracy, to jest to, co się dzieje w Niemczech faszystowskich, to jest wyraźny odpływ idei liberalnych, tak? To one organizują podobny kongres. Mam wrażenie, że one właściwie chcą wrócić do tego, co było, co im raz już przyniosło sukces i robią taki kongres, co się nazywa Kongres Pracy Społeczno-Obywatelskiej Kobiet, który właściwie, choćby ze względu na to, że to 20 lat niepodległości, jest fantastycznym sposobem, chociaż jeszcze nieuświadomionym, podsumowania roli i pozycji kobiet w II Rzeczypospolitej. One to robią po to, to jest kilkudniowy kongres, to chyba najbardziej nowoczesny kongres, jaki mamy do czynienia. Tam są działaczki, kobiety, nie wiem, jak się mówi o uniwersytetach, to się zaprasza docentki z uniwersytetu. Jak się mówi o zdrowotności, to są lekarki. Jak się mówi o prawie karnym czy cywilnym, zaprasza się prawniczki. Jak się mówi o sytuacji dzieci, to się prowadzi w ramach tego kongresu do różnego rodzaju przytułków wzorcowych i tych gorszych, żeby pokazać, jak się... To jest absolutnie edukacyjny kongres. W tym kongresie bierze udział kilkadziesiąt organizacji kobiecych. One same obliczają, że to właśnie reprezentują one prawie pół miliona kobiet i też, ponieważ boją się, że właściwie te środowiska, jakby tego regresu, który one widzą w debacie publicznej, one chcą pokazać wszystkim, jak bardzo one są ważne, że bez kobiet ta druga Rzeczpospolita by nie funkcjonowała, że nie da się ich zapędzić z powrotem do domów, ponieważ właściwie one są istotnym czynnikiem, właściwie no, wszędzie odcisnęły swój ślad. To jest naprawdę fantastyczne, bo my czasami próbujemy podsumowywać, gdzie te kobiety są obecne, a możemy sobie tylko wziąć i przejrzeć, bo są,
sprawozdania z tego kongresu 1938 roku, które rzeczywiście pokazują, że właściwie z jednej strony rzeczywiście postęp kobiet, tak? To znaczy te możliwości, że przy wszystkich ograniczeniach mamy prawniczki, mamy lekarki, mamy, nie wiem, no właściwie nie ma prawie dzieci, mamy policjantki, pamiętajmy, tak? Polska jest jednym z pierwszych krajów, który wprowadza w 1925 roku policję kobiecą, która ma się zajmować, jakby ma wstydź się z nowoczesnym myśleniem, prawda? Żeby odseparować trochę mężczyzn od takich kwestii obyczajowych. One wiedzą, że tam jest zawsze pole do nadużyć, prawda? Dzieci zagrożone prostytucją, prostytutki, żeby w takich najbardziej newralgicznych, społecznie wrażliwych miejscach obok policjanta, mężczyzny zjawiła się też policjantka. Więc nagle się okazuje, że to jest w 1938 w kwietniu, prawda, jest ustawa, która mówiąca o powszechnym obowiązku, gdzie kobiety uznają się za sukces, bo mogą walczyć we wojsku. Więc innymi słowy, ich własne, jakby tak oceniały to w roku 1938, one miały poczucie, że one były rozczarowane II Rzeczpospolitą. Nie mam co do tego wątpliwości, ale jednocześnie miały też świadomość tego, jak ogromny jest ich wkład w budowanie tego państwa i właściwie są niezbędne w tej sferze publicznej, jak są strasznie zakorzenione. I mi się tylko wydawało w 1938 roku, że tego społeczeństwo nie, że to jest tak dla społeczeństwa oczywiste, że on tego nie dostrzega, że w tym momencie pojawia się właściwie to hasło powrotu kobiety do domu, które najpierw się wydaje tylko takim sobie hasłem, a coraz częściej zaczynają kobiety myśleć, że rzeczywiście to hasło wcale nie jest takim, a wiemy, że przynajmniej w sensie werbalnym Hitler próbował to w Niemczech w tym mniej więcej czasie dokonać. Więc wydaje mi się, że ten bilans jest pozytywny, no ale jest też negatywny. No, tak muszę powiedzieć. Znaczy, przyglądając się tym kobietom, bym powiedziała, że wszystko było w porządku, one były zadowolone, nie były, no, po prostu nie były, tak? Miały poczucie, że tego nie zrealizowały. Że nie tak sobie wyobrażały, co już samo w sobie jest fascynujące, bo my rzadko mamy możliwość porównać pewną świadomość wyobrażenia kobiet na początku i właściwie na końcu, ale jeszcze raz podkreślam, ten kongres 1938 roku nie był podsumowaniem II Rzeczypospolitej, był podsumowaniem 20 lat niepodległości, odpowiedzeniem, co kobiety mają robić w tym najbliższe 20 lat. Proszę Państwa, teraz chwilka jeszcze dosłownie na pytania. Z sali, bo my tutaj sobie rozmawiamy, ale może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie. Tak, Pan Grzegorz Grupa. Jest takie zagadnienie, które na pewno Pani zna. Wielkie Księstwo Poznańskie i Pani Moraczewska, ta Wibianna, która sobie tam działa i fantastycznie działa. I to trochę w tym Poznańskim było zawsze trochę innego, bo oni tam działali ewolucyjnie, prawda? Nie do murarza Niemca, nie do sklepikarza Niemca, tylko ona sobie tam czytała słowami, prawda, opowieści gospodarza Jędrzeja i tak dalej. I to jest taka bardzo ciekawa kwestia, że to Poznańskie trochę się rozwija, trochę się rozwija inaczej. I ja się na przykład nie za bardzo dziwię, że tam nie wybuchła rewolucja. Bo ona nie mogłaby wybuchnąć, dlatego że właśnie tam takie Moraczewskie były wręcz w każdym pałacyku, w każdym tym żonę tych chłopów, naprawdę oni gazety przecież jak wiadomo czytali, prawda, w Poznańskim. Więc to dla mnie jest też takie bardzo ciekawe. I konkluzja, o której też Pani Profesor wspomniała i Pani też, bo kiedy rozmawiała z nami Pani Profesor Szczerniowska, moja kochana Pani Profesor, która skończyła właśnie Lwowski Uniwersytet w 1938 roku, to ona mi później mówiła, że kochany tam do mnie i do innych moich kolegów, Wy nawet sobie nie wyobrażacie, jak nam było właśnie ciężko wtedy żyć. W tym sensie właśnie takim mentalnym, że one chciałyby tam nie wiadomo coś działać, a tu im pokazywano ich miejsce w szeregu. I mówi, nie dosyć na tym, że to było w tym Lwowie, ale jak my przyszliśmy tutaj do Łodzi, to przecież to nam było tak samo pokazywano nasze miejsce w szeregu, że pierwsi to są profesorowie. A wy te kobitki, róbcie sobie tam, może i nawet te doktoraty to sobie zróbcie. Ale nie za bardzo wy nam tutaj, ja tutaj oczywiście trochę trywializuję, ale wy nam tutaj za bardzo nie podskakujcie. A przecież mieliśmy na uniwersytecie i panią Kapesową, i panią właśnie Brodowską, i panią właśnie Śreniowską, i wiele, wiele innych fantastycznych pań, ale one naprawdę trochę miały tą świadomość, że one musiały więcej. One musiały więcej.
Dobrze, czy może jakieś pytanie, refleksja jeszcze z sali? Dobrze, nie widzę, nie słyszę, zatem dziękuję bardzo paniom za dzisiejszą debatę. Było, myślę, niezwykle ciekawie. Jeszcze kilka ogłoszeń, proszę państwa. Kolejna debata z cyklu Przystanki do Niepodległej, już sprawdzam dokładnie, żeby tutaj nie skłamać, będzie 26 kwietnia i będziemy dyskutowali o polskiej tożsamości, o budowaniu polskiej tożsamości, tytuł Kaista Polska, rozważania o tożsamości narodowej. Taki będzie kolejny temat, natomiast 19 kwietnia o 18.15, bo to jest taka stała godzina, zapraszam na kolejny, czwarty wykład o wolności i tym razem będziemy mówili o wolności w przestrzeni totalitarnej. Czy można być wolnym w przestrzeni totalitarnej? I naszym gościem będzie pan dr Wojciech Marcinak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Natomiast na kolejne przystanki do Niepodległej zapraszam 26 kwietnia. Dokładny program na cały rok przystanków do Niepodległej jest z tyłu. Tak, Artur, jest tam? Jest, jest, jest. Ewentualnie można się też zapisać na naszą listę mailingową i my wtedy będziemy maile wysyłali z informacjami dotyczącymi tych najbliższych spotkań, ale nie tylko tych, różnych, które organizujemy, i ta lista mailingowa też jest z tyłu sali. Także przypominam, 19 i 26 kwietnia to przystanki do Niepodległej, na które już dzisiaj serdecznie zapraszam. Panią serdecznie dziękuję, nagrodźmy dla nas. Dziękuję, oczywiście, zapraszam.